lesen wir 1. Mose 1, Vers 1 bis 23. Przeczytamy pierwszą księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, pierwsze 23 wiersze. Jeśli byłoby za cicho momentami, proszę o zwrócenie uwagi mi przy tłumaczeniu. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem i nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzaju jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień trzeci. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią, i tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią, i rządziły dniem i nocą, oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzaju jego, i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech rozmnaża się na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Man könnte als Überschrift über die ersten elf Kapitel des ersten Buches Mose setzen die Urgeschichte. Można by postawić taki tytuł na co do pierwszych 11 rozdziałów pierwszej księgi Mojżeszowej, taka źródłowa historia, czyli historia powstania, początku. Dort werden alle wichtigen Themen entwickelt, die später in der Bibel und auch im Neuen Testament notwendig sind. W tych właśnie rozdziałach są rozwijane tematy, już ukazane, które później jeszcze dalej się rozwinęły również w Nowym Testamencie. Diese ersten elf Kapitel sind wahrscheinlich die bekanntesten Kapitel der Bibel. Być może te pierwsze 11 rozdziałów są najbardziej znanymi rozdziałami Biblii. Und sie sind die, die am meisten angefeindet werden. I też okazuje się, że najczęściej są to rozdziały atakowane. Wir haben in Kapitel 1 und 2 die Schöpfung. Mamy w rozdziale pierwszym i drugim stworzenie. Und viele sagen heute, das ist alles Unfug und glauben an Evolution.
I dzisiaj przecież wielu mówi, że jest to bzdura i wierzy w ewolucję. Wir haben in Kapitel 3 den Sündenfall. W trzecim rozdziale mamy upadek w grzech, der ebenfalls geleugnet wird, który również przecież jest zaprzeczany. Wir haben etwas später die Geschichte von Noah und der Arche und der Sintflut. Później mamy historię Noego, Arki jego oraz potopu, die ebenfalls in Frage gestellt werden, które to również są stawiane w wątpliwość. Und niemand glaubt, dass die Geschichte von dem Turmbau zu Babel wahr ist. I też mało kto wierzy, że historia z wieżą Babel, czy z wieży Babel jest prawdziwa. Wir wollen uns heute nur ein klein wenig über die ersten zwei Kapitel dieses Buches unterhalten. My wprawdzie dzisiaj chcemy nieco zająć się tymi pierwszymi dwoma tylko rozdziałami. Und da auch mehr über das Thema die Schöpfung. I w gruncie rzeczy zająć się tematem stworzenia. Die Verse sind sicherlich sehr bekannt. Te wiersze zapewne są znane. Und doch sind sie oft sehr, sehr schwer zu verstehen. A jednak są naprawdę trudne do zrozumienia. Denn wir haben zum einen das, was die Bibel sagt. Bo po jednej strony mamy to, co Biblia mówi. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch naturwissenschaftliche Beobachtungen. Ale z drugiej też strony jednak mamy pewne takie naukowe wnioski czy stwierdzenia. Und die große Frage ist, ist das alles ein großer Widerspruch oder kann man das in Übereinstimmung bringen? A więc czy jest to właściwie sobie sprzeczne, czy można to jakoś pogodzić w takim razie? Die Schwierigkeiten fangen schon im ersten Vers des ersten Kapitels an. Właściwie trudności rozpoczynają się już w pierwszym wierszu pierwszego rozdziału. Man kann hier sehr einfach lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Bo po prostu można to przeczytać, na początku stworzył Bóg Himmel im Einzel, ja. No, bo to jest nie to prawda. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jeder kennt den Vers auswendig. Zapewne każdy zna ten, czy większość zna ten wiersz na pamięć. Er ist auch nicht schwer zu lernen. On też nie jest trudny do nauczenia się. Aber was ist mit diesem ersten Vers gemeint? Ale co tak właściwie jest na myśli w tym pierwszym wierszu? Co ten wiersz ma na myśli? Ist es eine Überschrift über das gesamte Kapitel? Czyż jest to tytuł dla całego rozdziału? Oder beschreibt es schon eine Schöpfunghandlung Gottes? Albo też opisuje działanie stworzenia Bożego. Ich glaube, das letztere ist der Fall ist. Ja myślę i wierzę, że to jest ta druga właśnie rzecz, czyli stworzenie. Dass das hier eben nicht nur eine Überschrift ist, die alles zusammenfasst, was danach kommt. Że to nie jest tylko tytuł, który ujmuje wszystko to, co później następuje. Sondern dass hier tatsächlich schon gesagt wird, dass Gott etwas erschaffen hat. Lecz tu jest wyraźnie powiedziane faktycznie, że Bóg po prostu coś stworzył. Und zwar bevor die eigentliche Schöpfungswoche beginnt. I to zanim jeszcze właściwie rozpoczął się ten tak zwany tydzień stworzenia. Und das ist sehr wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to mieli cały czas w tle, na myśli. Die Schöpfungswoche beginnt nämlich nicht damit, dass eine Erde gemacht wurde. Bo tak zwany tydzień stworzenia nie rozpoczyna się od tego faktu, że Ziemia została stworzona. Sondern die Schöpfungswoche beginnt damit, dass die Erde schon längst da war. Lecz ten tydzień rozpoczyna się od tego, że Ziemia już dawno była. Und dass dann in den ersten vier Tagen die Grundlage für Leben erschaffen wird. A w tych czterech pierwszych dniach tego tygodnia jest tworzone pewne podłoże dla istnienia życia później. Und dass dann in den Versen 5 und 6 tatsächlich auch Leben erschaffen wird. I później w tych dalszych dniach, 5 i 6, rzeczywiście jest tworzone życie. Also ich bin davon überzeugt, dass hier tatsächlich Gott schon etwas erschaffen hat. A więc jestem też przekonany o tym, że rzeczywiście Bóg coś stworzył. Nämlich Himmel und Erde. Mianowicie właśnie niebo i ziemię. Das erste wichtige Wort ist das Wort schaffen an dieser Stelle. Tutaj jest kolejnym ważnym punktem jest słowo stworzył. Es steht bei uns im Deutschen und wahrscheinlich bei euch auch in der Einzahl. W tym miejscu, zarówno u mnie, jak i pewnie u was, stoi w liczbie pojedynczej. Viel wichtiger ist, dass es auch im Hebräischen in der Einzahl steht. Ale ważniejsze jest też to, że to w języku hebrajskim stoi w liczbie pojedynczej. Jest. Denn das Wort Gott steht im Hebräischen in der Mehrzahl. Ponieważ Bóg, przykładowo, w języku hebrajskim już jest w liczbie mnogiej. Ist das nicht eine erstaunliche Formulierung? To nie jest jakieś zadziwiające stwierdzenie. Gott steht hier im Plural. Ponieważ Bóg jednak to określenie jest tutaj w liczbie mnogiej. Und das Wort schaffen in der Einzahl. A jednak słowo stworzył w liczbie pojedynczej. Ich denke, das ist der erste Hinweis darauf, dass Gott aus drei
personen besteht. Jest to pierwsza wskazówka na to, że Bóg składa się z trzech osób. Gott der Vater, Gott der Heilige Geist und Gott der Sohn. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Und diese drei zusammen haben etwas erschaffen. I jeśli tak można powiedzieć, tych trzech coś stworzyło. Und deswegen steht hier die Einzahl, schuf. Dlatego jest to w liczbie pojedynczej napisane stworzył. Wir haben etwas später noch einen Hinweis darauf. My mamy później jeszcze jedną wskazówkę na to. Nämlich bei Sodom und Gomorra. Mianowicie już przy Sodomie i Gomorze. Da heißt es, dass der Herr von dem Herrn Feuer und Schwefel auf die Erde regnen ließ. Że Pan od Pana, Herrn von der dem Herr von dem Herrn. Pan jakby od Pana nakazał spuścić ogień. Das ist nicht ein seltsamer Ausdruck. To nie jest jakieś specyficzne, rzadkie stwierdzenie. Aber das zeigt uns eben, dass Gott aus mehreren Personen besteht. Ale to jest wskazówką i pokazuje nam to, że Bóg składa się z większej ilości osób niż jakby jednej. Und so zeigt uns Vers 1, dass die Personen der Gottheit etwas erschaffen haben. I to właśnie pokazuje nam, że te osoby bóstwa coś przez nie zostało stworzone. Und dieses Wort schaffen kommt im ersten Kapitel nur dreimal vor. I to słowo stworzył w pierwszym rozdziale występuje tylko trzy razy. Zweimal haben wir es gelesen. Dwa z nich przeczytaliśmy. In Kapitel 1, Vers 1. W pierwszym rozdziale był to wiersz pierwszy. In Kapitel 1, Vers 21. I w wierszu 21. Und in Kapitel 1 etwas später, wenn es um den Menschen geht. I później jeszcze w rozdziale pierwszym jeszcze raz przy stworzeniu człowieka. Sonst werden hier immer andere Begriffe verwendet, wie machen oder sprechen. W pozostałych miejscach jest używane słowo uczynił u nas, albo może być zrobił, ewentualnie powiedział. Aber dreimal benutzt Gott dieses Wort schaffen. Ale tylko te trzy razy używa Bóg słowa stworzył. Und schaffen bedeutet, dass Gott in der Qualität etwas völlig Neues macht. A to słowo stworzył oznacza, że Bóg całkowicie coś jakościowego, nowego tworzy. Und so sehen wir hier in Vers 1, dass Gott aus dem Nichts Himmel und Erde machte. Bo widzimy w tym pierwszym wierszu, że Bóg z niczego tworzy niebo i ziemię. In Vers 21 sehen wir, dass Gott aus toter Materie Tiere macht. W 21 wierszu właśnie widzimy, że Bóg zupełnie z martwej materii tworzy, stwarza zwierzęta. Und etwas später wird der Ausdruck eben auch bei den Menschen benutzt, um zu zeigen, dass Mensch und Tier völlig verschieden sind. I później jest jeszcze to pokazane przy człowieku, aby też rozróżnić, że i człowiek i zwierzęta są też zupełnie innymi istotami jednak. Also Vers 1 sagt uns, dass Gott aus dem Nichts etwas erschaffen hat, was sichtbar und ja was sichtbar ist und da ist. A więc całkowicie z niczego jest pokazane nam w pierwszym wierszu, że Bóg coś tworzy, co zaczyna istnieć. Dann beginnt Vers 2 plötzlich die Erde war wüst und leer. I w drugim wierszu czytamy, że jednak ziemia była pustkowiem i chaosem, dosłownie pustynna i. Und jetzt kommt die nächste Schwierigkeit. I znowu następuje pewna trudność. Gibt es zwischen Vers 1 und Vers 2 eine größere Zeitlücke? Ponieważ pomiędzy wierszem pierwszym a drugim jest ogromna luka czasowa. Das können wir natürlich nicht beweisen. Tego też nie jesteśmy w stanie dowieść. Wir haben Hinweise in der Bibel, dass da etwas passiert sein könnte. My mamy pewne wskazówki w Biblii, że coś musiało się wydarzyć. Nämlich wie wir das im Buch Jesaja Kapitel 14 und Ezekiel 28 finden. Mianowicie w Izajaszu 14 i Ezechielu 28 znajdujemy pewne zdarzenie. Dass wahrscheinlich der Teufel vom Himmel aus auf die Erde geworfen worden ist. Że najprawdopodobniej szatan został zrzucony na ziemię. Ob dazwischen eine große Zeitspanne liegt, das wissen wir nicht. Czy też pomiędzy tym, jakiej wielkości czasowa przerwa tutaj leży, tego nie wiemy. Es kann sein. Może tak być. Aber es ist nicht sicher. Ale też nie jest to pewne. Nur eins ist ganz sicher. Ale jedno jest pewne. Die Erdschichten, auf denen wir stehen und die voller Fossilien sind, die bekommen wir dort nicht unter.
Die kriegen wir nicht in diese Zeitspanne rein. A więc ziemia, na której stoimy, skamieliny i warstwy, na której się znajdujemy, one nie są później zawartością wiersza drugiego. Die Antwort ist relativ einfach. Warum? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego? Denn wir finden überall in den Erdschichten Fossilien, also tote Lebewesen. Ponieważ my w warstwach ziemi znajdujemy skamieliny, a więc generalnie martwe rzeczy. Zum Teil auch fossile Menschen. Na przykład skamieliny ludzkie. Also Menschen, die gestorben sind. A więc ludzie, którzy po prostu zmarli. Und das ist eigentlich völlig klar, dass das erst nach dem Sündenfall passieren konnte. A więc to pokazuje nam wyraźnie, że takie coś mogło się zdarzyć dopiero po upadku w grzech. Also das Problem mit den Erdschichten und den vielen Fossilien können wir hier nicht lösen. A więc te kwestie warstw ziemi, skamieniałości nie możemy tutaj jasno rozwiązać. Das ist etwas für die späteren Kapitel nach dem Sündenfall im ersten Buch Mose. To dopiero znajdujemy, czy możemy odnieść do późniejszych rozdziałów po upadku w grzech w tej księdze. Also es kann ohne weiteres sein, dass zwischen Vers 1 und Vers 2 dieses Ereignis war, dass der Teufel aus dem Himmel geworfen worden ist. Ale to, co możemy założyć, to jest właśnie to, że pomiędzy wierszem pierwszym a drugim nastąpiło strącenie szatana po prostu z nieba. Denn wenn es in Vers 2 heißt, und die Erde war wüst und leer, kann man auch sagen, und die Erde wurde wüst und leer. A więc w wierszu drugim możemy powiedzieć, że ziemia jest, mamy podane wurde. Stała się. Że ziemia stała się pustkowiem i chaosem. Und da müssen wir direkt an die Stellen aus dem Buch Jesaja denken, dass Gott die Erde nicht als eine Wüste und Leere erschaffen hatte. Ale tutaj zaraz musimy wziąć pod uwagę miejsce z Księgi Izajasza, że Bóg nie stworzył ziemi takiej, żeby była pustkowiem. Das heißt, die Erde war ein herrlicher Himmelskörper. A więc była ziemia ciałem niebieskim, czy ciałem generalnie stworzonym przez Boga. Ohne Leben drauf. Bez życia na niej. Und dann wurde sie wüst und leer, das heißt zerstört an der Oberfläche, dadurch, dass der Teufel auf die Erde geworfen wurde. Ale właśnie co ważne, stała się pustkowiem i chaosem, została jakby zniszczona przez, powierzchniowo, zniszczona przez strącenie właśnie szatana. Es gibt ja auch Dinge, die nicht leben, die sehr schön sind. Są rzeczy, które żyją, a wcale nie są piękne. Und so kann es sein, dass Gott die Erde sehr schön fand, obwohl dort noch gar kein Leben war. I ziemia również mogła być tak samo piękna z Bożej ręki, chociaż nie było jeszcze wtedy na niej życia. Dann ist es interessant, dass es heißt, und Finsternis war über der Tiefe. I to jest interesujące, że dalej czytamy, a ciemność była nad otchłanią. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. A Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Und Gott sprach, es werde Licht. I Bóg teraz mówi, niech stanie się światłość. Nun, ich bin zum einen davon überzeugt, dass das alles tatsächlich so geschehen ist, wie es hier steht. I jestem też przekonany, że dokładnie tak było. Musimy to przyjąć tak, jak jest tutaj napisane. Aber das Ganze hat natürlich auch eine geistliche Bedeutung. Ale to wszystko oczywiście ma istotne duchowe znaczenie. Denn wir dürfen nie die Stelle aus dem Römerbrief vergessen. Ponieważ nie możemy zapomnieć miejsca z listu do Rzymian. Wo es in Kapitel 15 heißt, gdzie w 15 rozdziale, Vers 4, w 4 wierszu, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Bo wszystko, co napisano wcześniej, jest napisane dla naszego pouczenia. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. To jest bardzo ważna wypowiedź. Denn Gott sagt hiermit, dass das gesamte Alte Testament für uns aufgeschrieben worden ist. Ponieważ tymi słowami możemy przyjąć, że cały Stary Testament jest przeznaczony dla nas i został dla nas napisany. Wir sind vielleicht erstaunt über eine solche Aussage. Możemy być zaskoczeni czy zdziwieni takimi wypowiedziami. Wir hätten vielleicht dorthin geschrieben, es ist für die Juden geschrieben. Być może powiedzielibyśmy, nie, to jest dla Żydów napisane odnośnie Starego Testamentu. Aber nein, sagt Gott. Ale Bóg mówi nie. Es ist für euch, für die Christen aufgeschrieben worden. Nie, to jest właśnie dla was chrześcijan napisane. Das heißt also, alles, was wir dort finden, ist Geschichtsschreibung Gottes im Blick auf uns. A więc cały zapis Starego Testamentu jest pewnym historycznym zapisem, ale w odniesieniu tak samo do nas. Wir finden dort überall etwas von Jesus Christus selbst.
My znajdujemy wszędzie coś z Pana, o Panu Jezusie Chrystusie. Denn es heißt in Lukas 24, bo w Łukasza 24 czytamy. Er erklärte ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. On objaśniał im, co o nim samym było napisane w pismach. Und wieder haben wir das Wort alle. I wtedy mamy też napisane całe we wszystkich pismach. Und das zweite eben ist, dass Gott uns dadurch auch eine geistliche Belehrung geben möchte. I to jest ta druga właśnie strona, że Bóg chce nam przez swoje słowo dać duchowe pouczenie. Also auch in dem Licht müssen wir das erste Buch Mose sehen. I w tym świetle powinniśmy tak samo właśnie widzieć pierwszą księgę Mojżeszową. Man achte auf die Reihenfolge. Zwracamy uwagę też na pewną kolejność. Wir haben zuerst die Finsternis. Mamy najpierw, czy zwróćmy uwagę na kolejność, mamy najpierw ciemność. Das ist der Mensch ohne Gott. Jest to obraz człowieka bez Boga. Für den es finster in seinem Herzen ist. Dla którego jest właściwie ciemność w jego sercu. Der unter der Macht des Teufels steht. Który stoi pod mocą szatana. Es ist dann plötzlich der Geist Gottes, der hier erwähnt wird. I tu nagle jest właśnie wymieniony Duch Święty. Und dann ist die Rede von dem Licht. I nagle jest, i potem jest mowa o świetle. Eben ein Bild von der Neuschöpfung. Właśnie jest to obraz nowego stworzenia. Also, dass Gott in den Menschen, die ihn angenommen haben, etwas Neues in ihnen gemacht hat. A więc Bóg w człowieku, który go przyjął, tworzy coś nowego. Und auch in diesem Licht können wir das gesamte erste und zweite Kapitel untersuchen. I właśnie w tym świetle możemy badać, rozważać ten pierwszy i drugi rozdział tej księgi. Aber ich möchte heute mehr auf die Schöpfungsseite eingehen, um die es hier geht. Mimo to chciałbym bardziej wejść, rozważać tą stronę stworzenia. Das heißt, mit Vers 3 beginnt jetzt der erste Schöpfungstag. I z tym wierszem trzecim rozpoczyna się pierwszy dzień stworzenia. Und wenn wir jetzt anfangen, von der heutigen Zeit zurückzurechnen, wann das ungefähr gewesen ist. Gdybyśmy od dzisiaj wstecz chcieli mniej więcej liczyć, kiedy się to stało. Dann ist das vielleicht ungefähr 10.000 Jahre her. To mniej więcej moglibyśmy przyjąć, że było to około 10 tysięcy lat temu. Ich will mich da nicht auf ein paar hundert Jahre festlegen. Ja też nie chcę tak się mocno opierać na ile? 100? Nicht auf, ich will mich nicht auf ein paar hundert Jahre festlegen. Ja nie chciałbym się tak opierać stricte, ściśle na ileś tam setkach lat, że to dokładnie wycelować jakby ten wiek, ten czas. Denn so ohne weiteres können wir nicht zurückrechnen. Bo tak dokładnie nie jesteśmy w stanie tak wstecznie dokładnie wyliczyć tego. Zum Beispiel werden in Matthäus 1 im Stammbaum des Herrn Jesus Personen erwähnt, die finden wir überhaupt nicht in 1. Mose. Bo przykładowo w całym rodowodzie Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale są wymienione takie osoby, które nie znajdujemy w Starym Testamencie, na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej. Außerdem gibt es im Hebräischen keinen Unterschied zwischen Sohn, Enkelsohn und Schwiegersohn. I trudnością też jest to, że w języku hebrajskim właściwie nie ma różnicy pomiędzy synem, wnukiem, tego typu wyrażeniami. Wir müssen also vorsichtig sein. A więc z tego względu musimy być ostrożni. Aber dennoch denke ich, dass Gott das Leben vor ungefähr 10.000 Jahren erschaffen hat. Ale mimo to możemy przyjąć, że około 10 tysięcy lat temu Bóg dokonał tego. Doch das erste, was hier passiert ist, dass Licht und Finsternis voneinander getrennt wird. Pierwsze, co się dzieje, to jest oddzielenie światłości od ciemności. Wir wissen gar nicht, was für ein Licht das hier ist. My nie wiemy też właściwie, co to jest za światłość. Es kann natürlich das göttliche Licht sein. To może być Boża światłość. Aber es kann auch ein diffuses Licht irgendwelcher Himmelskörper sein, die Gott vielleicht schon in Vers 1 gemacht hatte. Ale być może mogło to być już jakieś ciało świetlne, niebieskie, które już Bóg w pierwszym wierszu stworzenia już stworzył. Jedenfalls trennt Gott Licht von der Finsternis. Bo w każdym bądź razie widzimy oddzielenie tutaj wyraźnie światłości od ciemności. Nicht indem Gott irgendetwas machte. Nie, że Bóg coś machte. Że coś Bóg robi. Nicht indem Gott irgendetwas schuf. Nie, że Bóg coś stwarza, sondern indem Gott sprach. Ale zauważmy, Bóg tutaj powiedział. Und das zeigt uns etwas von der göttlichen Allmacht. I to pokazuje nam, rzekł. Wszechmoc Boga pokazuje. Wir haben das auch im Neuen Testament bei dem Herrn Jesus.
My to również oglądamy w Nowym Testamencie, w Panu Jezusie. Was machte er, als Lazarus gestorben war? Cóż on uczynił, kiedy Łazarz umarł? Er sprach. On po prostu powiedział. Und Lazarus wurde lebendig. I Łazarz stał się żywym. Wie legte sich der Sturm auf dem See? Jak właściwie uspokoiła się ta burza na morzu, na jeziorze Tyberiackim? Indem der Jesus zu dem Sturm sprach. Po prostu w ten sposób, że Pan Jezus tylko przemówił. Das zeigt uns was von der Allmacht des Herrn Jesus und von der Allmacht Gottes. To właśnie pokazuje nam o wszechmocy Pana Jezusa i o wszechmocy Bożej. Gott braucht also nur zu sprechen. Po prostu Bóg potrzebuje tylko powiedzieć. Und es war für ihn kein Ding unmöglich. I nie jest dla niego żadna rzecz niemożliwa. Und Gott zeigte direkt seinen Charakter. I też Bóg pokazuje bezpośrednio swój charakter. Er ist Licht. On jest światłością. Und deswegen musste er es von der Finsternis scheiden. Dlatego musi się oddzielić od ciemności. Finsternis und Licht sind zwei Dinge, die wir nicht vermengen können. Światłość i ciemność są dwiema rzeczami, które nie możemy ze sobą zmieszać. Entweder haben wir Licht oder Finsternis. Albo mamy światłość, albo ciemność. Beides gleichzeitig ist unmöglich. Jedno z drugim równocześnie jest niemożliwe. Und das sehen wir auch schon hier. I to również tutaj widzimy. Gott ist ein heiliger Gott, der Ansprüche hat. Bóg jest tym świętym Bogiem, który ma swoje prawa. Und nachdem das geschehen war, war der erste Tag zu Ende. I po tym, jak stało się to, co przeczytaliśmy, był pierwszy dzień zakończony. Es ist die erste Zeitrechnung, die in der Bibel erwähnt wird. To jest właściwie pierwsze odliczanie czasowe, które jest wymienione w Biblii. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Nastał wieczór i nastał poranek. Es passt in die geistliche Sprache. Es passt in die geistliche Sprache dieses Textes. To pasuje również do duchowej wymowy tego tekstu. Es war zuerst Finsternis. Ponieważ najpierw była ciemność. Dann wurde es Licht. Następnie nastała światłość. Stała się światłość. Und genauso war es zuerst Abend. I dokładnie tak samo, zauważmy, był wieczór. Also Nacht. A więc noc. Der Zustand von uns Menschen bei unserer natürlichen Geburt. Ten nasz naturalny stan od naszego narodzenia. Und dann wurde es morgen. I stał się poranek. Das aufgehende Licht. Wschodzące słońce. Das, was eben unsere neue Geburt kennzeichnet. To, co charakteryzuje nasze nowonarodzenie, nowo zrodzenie. Am zweiten Tag spricht Gott wieder. Drugiego dnia Bóg znów mówi. Und wieder lesen wir nichts von dem Wort schaffen. I znowu nie czytamy, zauważmy, słowa stworzył. Denn hier wird nicht etwas qualitativ Neues gemacht. Ponieważ nie jest nic tak naprawdę nowego czynione. Sondern hier werden ebenfalls Dinge wieder getrennt. Lecz następuje tutaj znowu rozdział. Und diesmal die Wasser von den Wassern. A mianowicie w tym przypadku wody od wód. Das heißt, die gesamte Erde war damals wohl noch mit Wasser bedeckt. Więc w tym momencie wtedy była cała ziemia pokryta wodą. Und Gott nahm einen Teil von dieser Wasserschicht. I Bóg jakby wyjął pewną część z tej powierzchni z wód. Und setzte sie an den Himmel wie so eine Glocke um die Erde drumherum. I osadził ją na górze, na sklepieniu, na niebie. Aber wieder waren die Dinge schon da. Ale te rzeczy były dalej. Ich sage es noch einmal, das zeigt uns, dass die Erde schon längst da war, als die Schöpfungswoche begann. Cały czas musimy to widzieć, że Ziemia już istniała, zanim ten cały tydzień tego uporządkowania się po prostu rozpoczął. Denn wir sind jetzt schon bei Tag 2. Bo jesteśmy teraz w tym drugim dniu. Und Gott hatte jetzt den Himmel gemacht. I Bóg tutaj tworzy niebo. In dem Fall den Himmel, wo man hauptsächlich diesen Wassergürtel sah. I w tym momencie to niebo jest tworzone jakby po prostu z wód, które są w górze. Aber immer noch war die ganze Erde voller Wasser. Ale mimo to dalej na ziemi są wody. Und das passiert jetzt erst am dritten Schöpfungstag. I teraz w trzecim dniu dzieje się. Und das ist noch mal eine ganz interessante Sache, die wir sehr sorgfältig lesen müssen. I to jest bardzo interesująca rzecz, którą musimy skrupulatnie przeczytać. Nämlich Vers 9. Mianowicie w 9. wierszu. Das Wasser soll sich unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln. Że niech zbiorą się wody te spod nieba właśnie na jedno miejsce.
Und es werde sichtbar das Trockene. I niech się ukaże w tym momencie suchy ląd. Wir müssen gut lesen, was hier steht. Musimy to dobrze czytać, co tutaj jest napisane. Es heißt hier nicht, dass die trockenen Länder sichtbar wurden. Tu nie chodzi w tej chwili, że zostały ukazane suche kraje. Sondern die Bibel sagt hier ganz klar das Trockene. Lecz Biblia mówi wyraźnie to suche. Es war also eine trockene, zusammenhängende Landmasse. A więc to była cała masa ziemska sucha, bez wody. Übrigens etwas, was die Evolutionslehre auch von der Erde sagt. To mniej więcej jest to samo, co mówią nauczyciele też ewolucji na ten temat. Dass früher einmal alle Kontinente zusammenhingen. Że kiedyś wcześniej wszystkie kontynenty tworzyły jedną całość. Und dafür gibt es auch viele Belege. I wiele dowodów na to się przytacza. Können Sie also beim Atlas angucken. Można sobie do atlasów zajrzeć. Dass die Ostküste Südamerikas wunderbar an die Westküste Afrikas passt. Że południowa Ameryka złączona jest z Afryką. Przykładowo. Pasuje. Pasuje, pasuje, tak. Że pasuje ze sobą razem, tak. Und die Bibel sagt genau das gleiche. I Biblia dokładnie to samo mówi. Gott schuf das Trockene. Ponieważ Bóg stworzył to suche. Eine zusammenhängende Landmasse. Jedną zwartą masę ziemską. Wahrscheinlich trennte sich diese Landmasse als Folge der Sintflut. Być może ta masa cała ziemska rozdzieliła się na skutek potopu. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema, hier geht es erstmal um die Schöpfung. Ale tutaj nie jest to tematem, gdyż omawiamy stworzenie. Aber Gott beschreibt hier die Erde schon ganz genauso, ja, wie man auch heute aus wissenschaftlicher Basis davon ausgehen kann, dass sie mal ein zusammenhängender Kontinent war. A więc Bóg pokazuje nam tu Ziemię, mniej więcej właściwie to, co również naukowo jest udowodnione, że Ziemia była jedną całością. Und das heißt dann jetzt hier, glaube ich, zum ersten Mal, und Gott sah, dass es gut war. I po raz pierwszy czytamy tutaj, że widział Bóg, że to było dobre. Vers 10, ja. Vers 10 am Ende, ja. Na końcu 10 wiersza po raz pierwszy czytamy takie zdanie, i widział Bóg, że to było dobre. Also Gott nannte das trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. A więc to suche nazwał Bóg ziemią, a zbiór wód nazwał Bóg morzem. Es war also ein Kontinent. A więc był to jeden kontynent. Aber scheinbar gab es mehrere Meere. Ale wydaje się, że było więcej wód czy mórz. Und es kann sein, dass sich also größere Wassermeere in diesen Kontinenten befanden. Najwidoczniej wiele tych wód morskich czy mórz znajdowało się jakby na kontynencie. So müssen wir diese Stelle hier verstehen. Tak możemy to miejsce, czy musimy, powinniśmy je rozumieć. Und bis jetzt hat Gott immer nur gesprochen. I zauważmy, że dotychczas Bóg tylko mówił. Ausnahme eben von Vers 1. Naturalnie za wyjątkiem wiersza pierwszego, gdzie było powiedziane stworzył. Und dieser dritte Tag unterteilt sich jetzt wie der sechste Tag in zwei Abschnitte. Ten trzeci dzień, podobnie jak dzień szósty, dzieli się na dwie części. Denn in Vers 11 spricht Gott wieder. Ponieważ w 11 wierszu Bóg znowu mówi. Und wieder heißt es dort weder schaffen noch machen. I nie ma tutaj znowu ani stworzył, ani uczynił. Natürlich unterscheiden sich die Pflanzen, die jetzt entstehen, von der völlig leblosen Erde. Naturalnie, że odróżniają się w tym momencie, będą się odróżniać rośliny, które żyją od ziemi, będą się różnić. Aber sie stellen hier lediglich Lebensbedingungen dar für uns Menschen später. Ale one są tutaj jako tymi życiodajnymi roślinami dla nas później ludzi. Und sogar für die Tiere. Ale i też dla zwierząt. Denn sie dienten bis zur Sintflut den Tieren und den Menschen als Nahrung. Ponieważ te rośliny, które tutaj zostały stworzone, później były pożywieniem dla zwierząt i ludzi aż do potopu. Also es ist schon Leben, das Gott hier erschuf. A więc tu już jest życie, które Bóg tworzy. Aber auf einer völlig anderen Ebene als das Tier und der Mensch. Ale właśnie w inny sposób to czyni niż stwarzając zwierzęta czy człowieka. Eine Pflanze hat keine lebendige Seele. Ponieważ roślina nie ma duszy żyjącej. Ein gewaltiger Unterschied. To jest ta właśnie bardzo duża, potężna różnica. Wir lernen hier noch etwas ganz Wichtiges. Mamy tu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Dass wenn Gott etwas
macht oder erschafft, że jeśli Bóg coś tworzy czy czyni, dann ist es von Anbeginn fertig. To jest to od początku gotowe. Wir lesen hier nichts von einem kleinen Pflänzchen, das langsam zu einer großen Pflanze wuchs. My nie czytamy tutaj nic o jakiejś małej roślince, która się rozwija do pełnej rośliny. Wir lesen später bei den Tieren nichts davon, dass es ganz, ganz kleine Tierchen waren, die langsam immer größer wurden. I też nie czytamy o zwierzętach, które były malutkimi zwierzątkami i stają się coraz większymi zwierzętami. Und auch Adam erschuf Gott nicht als Säugling. I też Adama nie tworzył Bóg jako niemowlę. Das heißt, wenn Gott etwas erschafft, dann kann es schon mal ein gewisses Alter besitzen. A więc jeśli Bóg coś tworzy, to już ma to pewien stan jakby wiekowy. Dojrzałości, doskonałości, pewien stan. Auch wenn es nicht unbedingt alt ist. Chociaż niekoniecznie musi on być od razu stary. So konnten sich Adam und Eva hinter den Bäumen des Gartens verstecken. Bo przecież mogli się Adam i Ewa normalnie schować również za drzewami w ogrodzie. Also dort im Garten Eden waren das schon so große und mächtige Bäume, dass man sich dahinter verstecken konnte. A więc widzimy też, że w ogrodzie były duże drzewa, że za nimi można było się skryć. Obwohl sicherlich nicht viel Zeit vergangen ist zwischen 1. Mose 1 und 1. Mose 3. Jakkolwiek nie upłynęło zbyt wiele czasu pomiędzy pierwszą księgą, pierwszym rozdziałem, a drugim rozdziałem w pierwszej Mojżeszowej. Also wenn Gott etwas erschafft, kann es ein gewisses Alter in sich tragen. A więc jeśli Bóg coś tworzy czy stwarza, to ta rzecz już ma swój wiek. Das nächste weitere ist ein wichtiger Begriff, der jetzt sehr häufig und sogar bei der Sintflut auftritt. Tu jest jeszcze jedno bardzo ważne występujące pojęcie, które również przy potopie jest występuje. Und das ist der Begriff Art. To jest pojęcie rodzaj. Das heißt, Gott schuf die Pflanzen und die Tiere nach ihrer Art. Ponieważ Bóg stworzył rośliny i zwierzęta według rodzaju swego, czy według rodzaju. Ich will einmal sagen, nach einer bestimmten Schöpfungsgruppe. Moglibyśmy powiedzieć według pewnej jakby grupy stworzenia. Also Gott hat nicht verschiedene Rassen gemacht. A więc Bóg nie tworzy specjalnie różnych ras. Wir kennen heutzutage ungefähr 340 Hunderassen. 340 Hunderassen. Hunde? Hunde. Aha. My dzisiaj mniej więcej mamy około 340, się tak liczy, ras psów. Gott hat nicht 340 verschiedene Hunde gemacht. Bóg nie stworzył 340 różnych psów. Gott hat ein Urhundepaar gemacht. On po prostu stworzył tą źródłową pierwszą parę psów. Mit einer sehr reichen genetischen Information. Które były tym początek genetyczny, które dały początek genetyczny dla tej informacji, może tak. Das heißt, die Tiere waren in der Lage, sich verschiedenen Lebensräumen anzupassen. Ponieważ też zwierzęta były w stanie dopasować się do różnych też warunków później życia. Und diese Veränderung in der Breite, die lässt die Bibel ohne weiteres zu. Również bez wątpienia Biblia dopuszcza tą możliwość tak zwanego właśnie dostosowania później i życia. Das ist keine Höherentwicklung. To nie jest rozwój w górę w sensie rozwoju dorastania. Weißt du, wenn ein Hund plötzlich Flügel bekommt, gdyby na przykład pies dostał nagle skrzydła, dann wäre das eine Höherentwicklung, weil eine neue Information dazu kommt. To byłby to jego dalszy po prostu rozwój, ponieważ coś by do niego doszło. Byłby dalej istotą o bardziej jeszcze rozwiniętą. Doch ob einige Hunde kurze oder lange Beine haben. Owszem, że są psy czy koty, że mają długie na przykład kończyny. Viele oder wenig Haare. Mało albo dużo sierści. Dick oder dünn sind. Są grube albo chude. Das ist keine Höherentwicklung. To nie jest rozwój jakby wzwyż. Das ist eine Variation in der Breite. To jest po prostu tylko rodzaj na danej płaszczyźnie. Das haben wir auch bei den Menschen. I tak samo mamy to w przypadku człowieka. Gott hatte ein Menschenpaar gemacht.
Ponieważ Bóg stworzył pierwszą parę ludzką. Und wir haben heute hellhäutige, dunkelhäutige und gelbhäutige Typen. I tak samo mamy również gatunek ludzki z jasną skórą, ciemną skórą czy żółtą skórą. Völlig gleichwertig. O tej samej wartości człowiek, taki sam człowiek. Angepasst an bestimmte Lebensräume. Ale po prostu dostosowany do pewnych warunków życia istniejących w danym miejscu czy sferze. Und genauso ist es hier, wenn es um die Art geht. I dokładnie właśnie o to tutaj chodzi, jeśli jest mowa o rodzaju. Gott schuf also eine Schöpfungsgruppe, die in sich abgeschlossen war. Bóg stwarza pewną grupę tego, która sama w sobie jest gotowa, zamknięta. Und den gleichen Begriff hast du bei der Arche. I to samo właśnie pojęcie znajdujemy w przypadku Arki. Und das ist sehr, sehr wichtig. I to jest bardzo ważne. Denn damit musste Noah höchstens 60-70.000 Tiere in die Arche hineinführen. Bo w przeciwnym razie musiałby Noe wprowadzić do Arki 60-70 tysięcy zwierząt. Und dafür war die Arche auf alle Fälle groß genug. Chociaż była Arka groß genug? Wystarczająco duża. Chociaż była bardzo duża i miała wystarczająco dużo miejsca. Das heißt, die Frage, passten alle Tiere in die Arche, ist völlig falsch gestellt. Ale takie stwierdzenie, że wszystkie zwierzęta mogłyby wejść do Arki, jest niewłaściwe. Man müsste eher die Frage stellen, warum war die Arche so groß? Właściwie to musielibyśmy się zapytać, dlaczego więc w takim razie taka Arka była tak wielka? Ich glaube, das zeigt uns etwas von der Gnade Gottes. To pokazuje nam coś z łaski Bożej. Jeder Mensch hätte noch eine Chance gehabt, sich für Gott zu entscheiden. Ponieważ każdy człowiek miał również i wtedy szansę zdecydować się, by przyjść do Boga. Damals in den Tagen Noahs. Wtedy również za dni Noego. Er hätte dann in die Arche gekommen. On mógłby wtedy wejść do Arki. Es war genug Platz. Ponieważ było wystarczająco w niej miejsca. Aber es wollte niemand außer den Achten. Ale po prostu nikt nie chciał tam wejść oprócz tych ośmiu. Es war also nicht so, dass in dem Boot nicht genug Platz war für andere Menschen. A więc to nie jest tak, że w niej nie było miejsca dla innych ludzi. Die anderen Menschen haben nicht gewollt. Po prostu inni ludzie tego nie chcieli. Es lag also nicht an der Arche. A więc nie leżała rzecz po stronie Arki. Es lag auch nicht an dem Gott der Gnade. To też nie leżało po stronie Boga łaski. Es lag an den Menschen, die nicht gewollt haben. To po prostu zależało od ludzi, którzy tego nie chcieli. A kommen wir zurück hier zu diesem Text. Wracamy do... Proszę? Godzinka przeleciała. Tak? Es ist eine Vorschlag, eine Pause zu machen. Jetzt schon. Ich wollte es noch... To może skończymy ten... Machen wir den Abschnitt fertig. So, das heißt, wir sind jetzt beim dritten Tag. A więc jesteśmy w dniu trzecim. Und wir sehen, dass Gott hier Pflanzen erschaffen hat. I widzieliśmy, że Bóg stworzył tutaj rośliny. Aber nicht Pflanzen, die zum Tode verurteilt waren. Ale nie rośliny, które zostały osądzone na śmierć. Sondern Pflanzen mit ihren Samen. Lecz rośliny z ich nasieniem. Das heißt, sie waren von Anfang an in der Lage, sich auch dann fortzupflanzen. A więc były one od początku zdolne do tego, by dalej wydawać owoc, kiełkować. Gott hat also Leben gemacht, das tatsächlich auch Leben ist. A więc Bóg dał życie, które rzeczywiście jest życiem. Am vierten Tag ist dann die Rede von den Lichtern. W czwartym dniu czytamy o światłach. Dort steht dann zum ersten Mal das Wort machen in Vers 16. W tym momencie, w 16 wierszu, czytamy po raz pierwszy słowo uczynił. Und machen bedeutet so viel wie umformen. Ale słowo uczynił oznacza tyle samo, co zrobić inną formę. Und jetzt gehen wir zurück nach Vers 1. I teraz musimy się wrócić do wiersza pierwszego. Ich glaube, dass Gott dort schon die Erde und die Himmelskörper gemacht hatte. Gdzie usłyszeliśmy, czy wiemy, że Bóg stworzył niebo i ziemię i te światła właśnie też. Und dass sie am vierten Tag wahrscheinlich für die Erde entsprechend platziert wurden. I dopiero w tym czwartym dniu zostały one w odpowiedni sposób umiejscowione dla ziemi. Dass sie jetzt tatsächlich sichtbar wurden. Że stały się też widzialne.
Und Gott machte eben dabei, wie es ja heißt, auch die Sonne und den Mond. I tutaj mamy je nazwane jako Słońce i Księżyc. Und alle diese Himmelskörper, die Gott machte, dienten in erster Linie dafür, dass das Leben auf der Erde auch leben konnte. I one też są przede wszystkim dane po to, aby mogło życie funkcjonować na Ziemi dzięki tym światłom. Denn die Pflanzen brauchen natürlich Sonnenlicht für ihre Photosynthese. Ponieważ dla swojej fotosyntezy rośliny potrzebują po prostu światła słonecznego. Und hieran kannst du auch sehen, dass ein Tag wirklich ein Tag ist. I przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, że dzień to jest po prostu dzień. Denn dieses Licht der Sonne kam erst am vierten Tag auf diese Erde. Ponieważ ten blask słoneczny światła dopiero przyszedł na tą ziemię w tym czwartym właśnie dniu. Aber am dritten Tag waren schon die Pflanzen erschaffen. Ale w trzecim dniu widzieliśmy, że zostały stworzone rośliny. Und wenn das Ganze jetzt ja Millionen gedauert hätte, i teraz, kiedy by to trwało ileś milionów lat, dann hätten die Pflanzen Millionen Jahre ohne Licht auskommen müssen. To musiałyby żyć rośliny po prostu te miliony lat bez naturalnego słońca. Das ist völlig unmöglich. To jest w pełni niemożliwe. Und wer es nicht glaubt, i kto w to nie wierzy, kann seine Lieblingspflanze nehmen, to może sobie swoją ulubioną roślinkę w domu wziąć. Und stell sie für zwei Wochen in dunklen Keller. Niech sobie postawi chociaż na dwa tygodnie w ciemnym miejscu w piwnicy. Guck sich dann an, was daraus geworden ist. I niech sobie spojrzy, co się z tego stało. Ohne Sonnenlicht gibt es kein Leben. Po prostu bez słońca nie ma życia. Ein Tag muss ein Tag gewesen sein. Po prostu dzień musiał być dniem. Ob jetzt 24 oder 25 Stunden, sei mal dahingestellt. Niech na razie postawmy na bok, czy to były 24 godziny, czy 25 godzin. Noch ein wichtiger Punkt dazu. Jeden ważny punkt do tego. Diese ganzen Dinge dienten auch dazu zu Orientierung. Przede wszystkim te rzeczy też służyły do orientacji. Das heißt, Gott hat die Sterne gegeben, dass man sich orientieren kann. Bóg dał gwiazdy po to, aby można się było na ich podstawie na nich orientować. Gott hat deswegen auch die Sternbilder gegeben. Też dał te obrazy gwiezdne. Wer heutzutage zum Himmel guckt und 3000 Lichtpunkte sieht, kiedy spojrzymy dzisiaj w niebo i widzimy na niebie 3000 załóżmy gwiazd, hat Mühe sich zurechtzufinden. Oczywiście jest problem się rozeznać. Wenn ich aber die Sterne in bestimmte Sternbilder einteile, ale jeśli te gwiazdy zacznę grupować czy sumować w odpowiednie grupy i tak zwane układy, dziękuję, ist die Orientierung viel leichter. Jest wtedy ta orientacja dużo łatwiejsza. So benutzen die Ägypter die Sternbilder. I właśnie Egipcjanie byli tymi, którzy używali takie właśnie układy gwiazd. Sie benutzen sie auch zur Berechnung von Zeiten und Ereignissen. I oni też używali do odliczania różnych zdarzeń też czasowych. Sie wussten immer, wenn morgens ein bestimmtes Sternbild plötzlich als erstes aufgeht. Oni już wiedzieli, że rano, jeśli jakaś gwiazda, jej rodzaj się pojawił na niebie, dann wird der Nil bald wieder Hochwasser haben. To wiedzieli na przykład, że nie będzie, nie tak szybko przyjdzie wielka woda, czy jakaś powódź, czy wylew. Und wir müssen dringend das Niltal verlassen. I na przykład musimy, że przyjdzie. Wir müssen aus dem Niltal raus in die Wüste. To musimy na przykład opuścić Nil i przenieść się na przykład w bardziej suchy obszar pustynny. Denn der Nil hat dann so viel Wasser, dass alles überschwemmt ist. Bo na przykład w przeciwnym razie, kiedy Nil byłby pełen wody, mógłby po prostu zalewać. Wylewać. Sie wussten, dass das Sternbild nicht der Auslöser war. I też wiedzieli, że ten obraz gwiezdny nie był też tym jedynym rozwiązaniem. Aber es half ihnen die Zeit zu bestimmen, wann das wieder sein würde. Ale przede wszystkim właśnie pomagał rozliczać jakby czas, czy określać czas. Heute wird daraus Okkultismus gemacht. Z tego dzisiaj stworzono, czy stało się to też okultyzmem. Und Astrologie. Astrologią. Heute in dem Flugzeug, als ich hier hingeflogen bin, saßen vielleicht 20 Personen. Dzisiaj w samolocie, kiedy tutaj leciałem do was, to siedziało około 20 osób. Ich fragte die Stewardess, sind hier immer so wenig drin? Sind hier immer so wenig Menschen in dem Flugzeug? Jest coraz jakby mniej ludzi w samolotach. Nein, sagte sie. Aha, du hast so gefragt, nie? Ja, ich habe sie gefragt. Ja zapytałem pewnej osoby, ob immer so wenige Menschen in diesem Flugzeug sind. Czy tak zawsze rzeczywiście w tym samolocie jest tak mało osób, tak to miałeś? Nein, sagte sie. Ta osoba powiedziała nie. In diesem Jahr nur heute. W tym właściwie roku to praktycznie tak dzisiaj jest.
Ich sagte, warum das denn? A dlaczegoż to tak jest? Zapytałem. Ja, sagte sie, heute ist doch Freitag der 13. A, dzisiaj wie pan jest 13 w piątek. Das ist der moderne Mensch. To jest właśnie dzisiejszy nowoczesny człowiek. Aber gläubig. Właściwie niedowiarstwo. Das ist Okkultismus, das ist Astrologie. To jest okultyzm i to jest też wynik astrologii. Das haben Menschen aus dem gemacht, was Gott erschaffen hatte. To po prostu wytworzyli sobie ludzie sami z tego, co Bóg po prostu stworzył. Das hat das Volk Israel aus der ehernen Schlange gemacht. Przeczytamy dalej z pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej, wiersz 26 i 27. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Kapitel 2, die Verse 1-4. I z rozdziału drugiego pierwsze cztery wiersze. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia, w dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo. Verse 8 i 9. Wiersz dalej, 8 i 9. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, żeby rosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia, oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. 15 do 17 dalej. I wziął Pan Bóg człowieka i posadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I ostatnie 21 do 24 wiersze. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Gehen wir noch einmal zurück zu Kapitel 1. Kiedy wrócimy jeszcze do rozdziału pierwszego, willkommen zum fünften Schöpfungstag. Dochodzimy do piątego dnia stworzenia. Und wir finden jetzt zum zweiten Mal das Wort schaffen. I po raz drugi w ogóle w tym rozdziale znajdujemy słowo stworzył. Und wir finden noch ein Wort, das hier zum ersten Mal auftritt. I jeszcze jedno słowo znajdujemy tutaj, które po raz pierwszy raz występuje. Und das ist Vers 20. A to jest wiersz 20. Das heißt es in der deutschen Bibel: es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen. Niech zaroją się wody mrowiem istot żywych. Aber das hebräische Wort heißt eigentlich Seele. Ale hebrajskie słowo określa duszę. Das heißt, wir finden hier einen gewaltigen Unterschied, was ich eben schon sagte, zwischen den Pflanzen und den Tieren. Tu właśnie odnajdujemy tą zasadniczą, potężną różnicę pomiędzy roślinami a zwierzętami. Chodzi o to słowo istot. Sie werden, istot żywych, ale dusze. Sie werden hier als lebendige Seelen bezeichnet. One tu są po prostu określane jako żywe dusze, żyjące dusze. Was wir von keiner einzigen Pflanze lesen. Czegoś takiego nie czytamy na temat roślin. Was wir später aber noch einmal bei den Menschen finden.
Ale później znajdujemy to przy człowieku. Und jetzt verstehen wir hier, dass hier das Wort schaffen benutzt werden muss. I dlatego rozumiemy właśnie tutaj, że musi tutaj zostać użyte słowo stworzył. Denn Gott macht ja qualitativ etwas völlig Neues. Ponieważ jakościowo Bóg tworzy całkowicie coś nowego. Und es war am Anfang überhaupt nicht so, dass der Mensch Tiere essen sollte. I wcale nie było tak na początku, że człowiek miał zjadać zwierzęta. Das war erst nach dem Sündenfall. To dopiero stało się po upadku w grzech. Es war vor dem Sündenfall überhaupt nicht nötig, das zu tun. Po prostu przed upadkiem grzech w ogóle nie było to konieczne, żeby to człowiek czynił. Denn immer, wenn man ein Tier isst, wird man daran erinnert, dass jemand sterben musste, dass ich Nahrung habe. Ponieważ zwierzę musiało umrzeć, żebym po prostu mógł mieć pożywienie przed upadkiem grzech. Und man versteht die geistliche Bedeutung. I teraz możemy to zrozumieć, duchowe pouczenie, jakie z tego wypływa. Jesus Christus musste sterben, damit ich Nahrung habe. To Pan Jezus musiał najpierw umrzeć, abym ja mógł otrzymać to pożywienie. Damit ich ewiges Leben bekommen kann. Abym po prostu mógł otrzymać życie wieczne. Aber das war natürlich erst nötig nach dem Sündenfall. Ale to było oczywiście konieczne po upadku grzechu, pokarm, żeby otrzymać. Und so war es völlig klar, dass vor dem Sündenfall kein einziges Tier gegessen wurde. A więc jest to jasno pokazane, że przed upadkiem grzechu nie było jedzone żadne zwierzę. Es hatte ja sonst das ganze Bild kaputt gemacht. To zniszczyłoby właściwie cały nasz obraz. Also die Pflanzen waren tatsächlich das Nahrungsmittel für alle Lebewesen, die am fünften und sechsten Tag erschaffen worden sind. Po prostu to rośliny były jedynym pokarmem dla istot stworzonych zarówno w dniu piątym zwierząt, jak i w szóstym człowieka. Und deswegen entsteht hier qualitativ etwas völlig Neues. I dlatego powstaje tutaj całkowicie coś nowego. Etwas, was Gott hier in Vers 20 als lebendige Seelen bezeichnet. I tu w 20 wierszu właśnie Bóg określa to, co tworzy zupełnie nowego, jako istotę żywą. Das bestätigt das Prinzip. To potwierdza tą zasadę. Gott möchte Leben geben. Po prostu Bóg chce dać życie. Der Teufel will genau das Gegenteil. Szatan chce zupełnie coś przeciwnego. Er will Leben geben, er will Leben nehmen. On chce zabrać życie. Gehen wir zurück nach Vers 2. Wróćmy jeszcze do wiersza drugiego. Wenn der Teufel tatsächlich auf die Erde geworfen worden ist. Pierwszego rozdziału. Jeśli rzeczywiście szatan został zrzucony na ziemię. Ist die Folge Zerstörung. Zauważmy, że następstwem tego jest zniszczenie. Ist die Folge Tod. Jest następstwem śmierć. Es ist eben das Kennzeichen des Teufels. To są właśnie cechy szatana. Dass das, was Gott tut, ist, dass er Leben geben möchte. Ale to, co charakteryzuje Boga, jest to, że on chce dać życie. Und so arbeiten diese vier Schöpfungstage eigentlich darauf hin, dass Gott den Menschen Leben geben will. A więc te cztery dni wskazują nam na to, że Bóg po prostu chce dać życie. Wahrscheinlich lesen wir deswegen auch, was ich eben schon sagte, in Jesaja 45, Vers 18. Dass Gott die Erde eben nicht als eine Wüste, als eine Öde geschaffen hatte. Chcielibyśmy jeszcze wrócić do miejsca, które wspomnieliśmy w pierwszej części, mianowicie, że Bóg nie stworzył ziemi jako pustej. Mamy to w Księdze Izajasza w 45 rozdziale. Also auch wenn noch kein Leben auf der Erde war zu dem Zeitpunkt. A więc nawet jeśli w tamtym momencie stworzenia nie było jeszcze takiego życia na ziemi, war sie trotzdem schön. To była ona mimo to piękna. Bis der Teufel auf die Erde geworfen wurde. Aż do tego momentu, zanim nie został na nią zrzucony szatan. To jest 45 rozdział, 18 wiersz. Właściwie raz, dwa, trzy, tak piąta linijka, bo to jest taki dość długi wiersz. 45, 18, Izajasz, patrząc od końca wiersza, trzecia linijka od dołu. I nie stworzył, aby była pustkowiem. Das heißt, diese Schöpfungstage zeigen uns gleichzeitig, dass Gott einen Neuanfang macht. To pokazuje nam, że die Schöpfungstage zeigen uns, dass Gott einen Neuanfang macht, einen Neubeginn macht. Te dni stworzenia pokazują nam, że Bóg obiera nowy początek całkowicie. Aber nicht in der Form, dass er das Alte verbesserte. Ale nie w tym sensie, że on coś starego ulepsza. Sondern in der Form, dass er etwas völlig Neues schuf. Lecz całkowicie w tej formie, że czyni, tworzy coś nowego. Das ist ab Vers 20.
I to od 20 wiersza czytamy, dass er Leben schuf. Że stwarza życie. Also der Neuanfang bedeutet nicht, dass Gott genau das gleiche machte, was vorher auch war. A więc nowy początek też nie oznacza, że Bóg dokładnie czyni to samo, co wcześniej czynił. Sondern es wird sogar qualitativ besser. Lecz w sensie jakości jest to coś lepszego. Und so ist das auch mit jeder Bekehrung. I tak samo ma się rzecz z każdym nawróceniem. Ja, Gott verändert dich nicht so ein klein wenig und verbessert dort und dort nach. Bo Bóg nie zmienia jakoś częściowo, polepsza coś, ulepsza, tu trochę, tam trochę. Sondern wenn jemand zu Gott kommt, der hat eine neue Natur. Lecz kto przychodzi do Boga, otrzymuje nową naturę. Er hat ein neues Herz. On ma nowe serce. Also das ist nicht wie so ein ausgebessertes Auto nach einem Unfall. A więc nie mamy do czynienia z jakimś ulepszonym, naprawionym samochodem po wypadku, przykładowo. Dass überall Sachen verbessert worden sind. Gdzie wszędzie te rzeczy są odnowione, ulepszone. Sondern es ist neu, es ist qualitativ neu. To jest całkowicie coś w swej jakości nowe. Höher stehend. Wyżej, ponad stojące. Und so ist es ja auch. I tak samo właśnie jest tutaj. Die Erde hatte vorher kein Leben und war schön in den Augen Gottes. Na ziemi nie było wcześniej życia, mimo to ona była piękna w oczach Bożych. Der Teufel ist auf die Erde geworfen worden. Ale szatan został, kiedy został sprowadzony na ziemię, alles wurde zerstört. Wszystko zostało zniszczone. Gott macht hier einen Neuanfang. I dlatego Bóg tutaj czyni nowy początek. Gott macht zuerst die niederen Tiere und die, also die Wassertiere und die Vögel. On tutaj tworzy te zwierzęta wodne i inne zwierzęta. Am sechsten Tag macht Gott dann die an Land lebenden Tiere. Szóstego dnia widzimy, że 24 właściwie wiersz, że tworzy te ziemskie zwierzęta żyjące na ziemi. Und jetzt pass auf, hier steht nicht er schuf die Tiere an Land. Ale zobaczmy, że teraz nie mamy tu 24 ten wers. 24 i 25. I 24 i 25. Zauważmy, że nie czytamy tutaj również, że w 24, że Bóg stworzył. Sondern vers 25 sagt Gott macht. Ale zwróćmy uwagę, że w 25 wierszu Bóg uczynił. Also Gott benutzt das Bestehende und formt es um. A więc to, co istnieje już, Bóg uformowywuje, czyli ukształca. Also noch einmal in Vers 1 schuf Gott Himmel, die Himmelskörper und die Erde. A więc jeszcze raz, w pierwszym wierszu Bóg stwarza niebo i ziemię. In Vers 16 formt er sie irgendwie um. W 16 wierszu je uformowywuje. In Vers 20 und 21 schuf Gott etwas völlig Neues. Ale w 21 wierszu, to co czytaliśmy, stwarza całkowicie coś nowego. Tiere, die in Wasser leben und in der Luft. Zwierzęta, które są żyjące w wodzie i w powietrzu. Vers 24 und 25 Gott formt sie um zu Tiere, die an Land leben. Ale w 24 i 5 je uformowywuje jako takie, które są w stanie żyć na ziemi. Weißt du, im Biologieunterricht lernst du, wiesz, wiecie, w biologii ogólnie uczy się coś takiego, dass die Ähnlichkeit der Tiere davon spricht, dass sie sich alle auseinander immer weiterentwickelt haben. Że ta skończoność zwierząt generalnie mówi o tym, że one dalej muszą się jedna z drugiej rozwijać. Die Bibel sagt hier etwas völlig anderes. Ale Biblia mówi całkiem coś innego. Die Tiere haben den gleichen Bauplan. Te zwierzęta mają jakby ten sam właściwie Bauplan, plan budowy, Bauplan. Ja, Bauplan, also wie die Knochen sind, die Organe, układ kostny, układ, tak, układ generalnie swojego ciała, no, swojego organizmu. Also die Grundstruktur ist die gleiche. Ta zasadnicza struktura jest, układ zwierzęcia jest taki sam po prostu w całości. Und die Bibel sagt hier ganz klar warum. I Biblia nam mówi to dlaczego. Weil Gott eben nur umformte. Ponieważ Bóg tylko, można powiedzieć, przeformowywuje, uformowywuje. Dann ist es völlig klar, dass es Ähnlichkeiten gibt. A więc jest całkowicie jasne, że są po prostu podobieństwa. Ich brauche dafür keine Evolution.
I nie potrzebujemy tutaj żadnej teorii ewolucji. Ich finde das schon in 1. Mose 1 auf der ersten Seite der Bibel beschrieben. Bo po prostu ja to znajdujemy to w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale opisane. Das heißt, wir können auch diese Fragen alle mit der Bibel beantworten. I możemy sobie na takie pytania po prostu przy pomocy Biblii odpowiedzieć. Wenn wir jetzt zu Menschen kommen, Vers 26. I kiedy dojdziemy do człowieka w wierszu 26. Wird in Vers 27 wieder das Wort schaffen benutzt. To z kolei dalej w wierszu 27 jest znowu użyte słowo stworzył. Nicht in dem Punkt, dass der Mensch nicht auch eine lebende Seele ist. Das waren ja auch die Tiere. Nie w tym sensie, że człowiek jest tutaj istotą żywą, bo to już było u zwierząt, widzieliśmy. Sondern er schuf sie im Bild Gottes. Ale to, co tu następuje, to Bóg stwarza człowieka na obraz Boży. Das lesen wir von keinem einzigen Tier. I czegoś takiego już nie czytamy o żadnym zwierzęciu. Das lesen wir von dem Menschen. To czytamy o człowieku. Das lesen wir von dem Mann und seiner Frau. I to czytamy na temat mężczyzny i kobiety. Denn Gott benutzt dieses Wort dreimal. I to słowo schaffen. Ja. To słowo stworzył, Bóg używa trzykrotnie. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. I Bóg stworzył człowieka, mamy na obraz swój. Im Bild Gottes schuf ihn. Na obraz Boga stworzył go. Mann und Frau schuf sie. Jako mężczyznę i niewiastę znowu mamy stworzył ich. Die beiden sind also völlig gleichwertig vor Gott. A więc w pełni są o równej wartości przed Bogiem. Mężczyzna i kobieta. Aber man merkt, es ist qualitativ etwas völlig anderes als die Tiere. Ale znowu oglądamy to, że mamy w sensie stanu jakości całkowicie coś nowego zupełnie. Od zwierząt. Od zwierząt odróżniającego się. Also völlig im Widerspruch zu dem, was die Evolution sagt. A więc całkowicie coś przeciwnego, co mówi nam ewolucja. Die sagen, dass Affe und Mensch den gleichen Vorfahren hatten. Że oni twierdzą, że ten Afron człowiek, ten jak się nazywa ten cały Australopitek, że musiał mieć jakieś przodków, jakąś wersję poprzedzającą. Also total anders als das, was die Bibel sagt. A więc całkowicie coś innego niż mówi nam Biblia. Aber direkt von Anfang an gab es riesige Unterschiede zwischen Affe und Mensch. Ale były całkowicie gab es einen Unterschied zwischen den Affen und den Menschen. Ale oczywiście człowiek nie pochodzi od małpy, jak się twierdzi, ponieważ są zasadnicze w ogóle różnice pomiędzy małpą a człowiekiem. In dem Grab eines Urmenschen w jednym z grobów takiego pierwotnego człowieka hat man eine Flöte gefunden. Odnaleziono flötę. Flet. Okay. Hast du schon mal einen Affen gesehen, der Flöte spielt? Czy w ogóle kiedykolwiek widzieliśmy przykładowo małpę, żeby grała na flecie? Das findest du nur bei einem Menschen. Nie, coś takiego możesz znaleźć, czy znajdujemy tylko u człowieka. In einem anderen Grab eines Urmenschen. W jednym z innych grobów przy wykopaliskach grobów człowieka pierwotnego hat man die älteste Haarnadel der Welt gefunden. Odnaleziono najstarsze Haarnadel. Aha, szpilki takie jakby do włosów, coś w tym rodzaju. Das heißt, die waren top modern. A więc to pokazuje, że były bardzo modne. In einem anderen Grab. Musimy być ostrożni z takimi wyrażeniami. In einem anderen Grab. W innym grobie z kolei. Fand man Nahrungsmittel für eine Totenreise, wie bei den Ägyptern. Odnaleziono coś takiego, co daje się umarłemu w ostatnią podróż, czyli po prostu do pogrzebu. Das heißt sogar, die Urmenschen waren religiös. A więc to pokazuje nam, że ci pierwotni ludzie byli już w jakimś stopniu też religijni. Das ist ein riesiges Problem für die Evolution. I to jest potężny problem dla wyjaśnienia odnośnie ewolucji. Denn kein Affe ist religiös. Ponieważ żadna małpa nie jest przecież religijna. Aber es deckt sich mit dem, was die Bibel sagt. Ale to właśnie pokrywa się z tym, co mówi nam Biblia. Dass Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Że Bóg włożył czy zapisał wieczność w ich serca, ludzi. Das heißt, das, was man findet, bestätigt eigentlich die Bibel. A więc to, co możemy właśnie znaleźć, to potwierdza nam Biblia. Man will es nur nicht. Ale nie chce się tego przyjąć.
Aber jetzt versteht ihr auch, warum hier das Wort schaffen steht. Ale teraz możemy też pojąć, dlaczego tu stoi słowo stworzył. Diese drei Funde und alleine schon, dass der Mensch religiös ist. Te trzy znaleziska, które omówiliśmy i choćby to właśnie, że człowiek jest istotą religijną. Und das von Anfang an. I to od początku właściwie. Zeigt, dass er qualitativ etwas völlig anderes ist als das Tier. Pokazuje, że jest całkowicie inną istotą o innym charakterze niż zwierzę. Und nachdem Gott das alles gesehen hat, i kiedy to Bóg wszystko widział, da fällt er in Vers 31 sein Urteil, to wydał swoją ocenę, którą czytamy w wierszu 31. Und siehe, es war sehr gut. I oto, a było to bardzo dobre. Das einzige Mal, dass wir das in der Bibel lesen, jest to jedyny raz taki, który czytamy w Biblii. Weißt du, wann es das nächste Mal ist, dass wir lesen, dass Gott etwas sah? Czy wiemy, kiedy czytamy jeszcze raz, że Bóg coś widział, czy spojrzał? Das war zu dem Zeitpunkt, als Gott zu Noah sagte: "Bau dir eine Arche." To było w tym momencie, kiedy Bóg powiedział do Noego: "Zbuduj arkę." Und da sah Gott, dass die Bosheit der Menschen groß geworden ist auf dieser Erde. I widział Bóg, że wielka jest złość człowieka na ziemi. Ist das nicht schrecklich? Czy nie jest to przerażające? Das, was Gott machte, war sehr gut. To, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. Was haben wir Menschen daraus gemacht? A co ludzie z tego uczynili? Und Gott sah die Bosheit der Menschen. Ale Bóg musiał później spoglądać na złość ludzką. Ich möchte noch kurz zu den Versen aus Kapitel 2 zu sprechen kommen. Króciutko chciałbym teraz przejść do tych wierszy z rozdziału drugiego, które przeczytaliśmy. Kapitel 1 endet eigentlich sowieso erst in Kapitel 2, Vers 3. Właściwie to tak naprawdę pierwszy rozdział kończy się trzecim wierszem już drugiego rozdziału. Die Kapiteleinteilung ist da sehr unglücklich. Ponieważ podział rozdziałowy no nie jest szczęśliwie dokonany. Aber die Kapiteleinteilung ist auch menschlich. Ale jest to rzecz dokonana przez człowieka, przez ludzi. Wir stammen das aus der Zeit 1200 nach Christus. On taki podział rozdziałowy pochodzi od mniej więcej 1200 lat po Panu Jezusie. Die Verseinteilung sogar erst aus dem 16. Jahrhundert nach Christus. A podział na wiersze już konkretnie mniej więcej z XVI wieku dopiero. Es sind also rein menschliche Hilfsmittel. A więc są to czysto środki ludzkie pomocnicze. Die Urgeschichte teilt sich selbst ein. Starożytna właściwie historia dzieli się samoczynnie, samodzielnie. Denn es heißt in Kapitel 2, Vers 4, dies ist die Geschichte. Ponieważ zauważmy, czytamy, u nas jest takie były dzieje nieba i ziemi. Du findest das zum Beispiel etwas später noch einmal in Kapitel 5, Vers 1. A w piątym rozdziale, w wierszu pierwszym. Dies ist das Buch von Adams Geschichte oder Adams Geschlechtern. Bei uns steht das nicht. Hoffe ich doch. Das ist Buch der Nachkomme Adams. Ist das gleiche Wort. Nachkommen oder Geschlechter, das ist all das gleiche im Hebräischen. Podobnie jest w hebrajskim, piąty rozdział, pierwszy wiersz, to jest księga potomków Adama, czyli... Wir können nach Kapitel 6, Vers 9 gehen. Szósty rozdział, dziewiąty wiersz. Dies ist die Geschichte oder Geschlechter oder Nachkommen Noahs. I to, tutaj też jest jakby takie słowo w sensie historii, pochodzenia, że oto u nas są dzieje rodu Noego. Oder Kapitel 10, Vers 1, dies sind die Geschlechter der Söhne Noahs. Przykładowo dziesiąty z kolei rozdział, pierwszy wiersz, oto dzieje rodu synów Noego. Dzieje, ta historia. 11, Vers 10, dies sind die Geschlechter Sems. 11 rozdział, 10 wiersz, znowu mamy oto dzieje rodu Sema. 11:27 noch die Geschlechter Taras. 11 rozdział, 27 wiersz, oto dzieje rodu Teracha. W hebrajskim steht dort immer Toledot. W hebrajskim języku stoi słowo, jest słowo Toledot. Und so teilt sich das erste Buch Mose selbst in verschiedene Einheiten ein. I tak samo dzieli się też właśnie pierwsza księga w ogóle Mojżeszowa w takie zawartości po kolei.
Aber ich muss noch kurz einmal auf die zweite Stelle zu sprechen kommen, die wir gerade gelesen haben. Ale na drugie miejsce muszę teraz wejść, żeby je omówić, które przeczytaliśmy. Und das ist 1. Mose 5, Vers 1. Właśnie to z, akurat z 5. rozdziału tej księgi, pierwszy wiersz. Dort heißt es nämlich nicht, das sind die Nachkommen Adams. Ponieważ tu nie chodzi specjalnie o to, że są to potomkowie Adama. Sondern das ist das Buch von den Nachkommen Adams. Że jest to księga potomków Adama. Das findest du nie mehr im Alten Testament. Takiego czegoś nie znajdujemy już więcej w Starym Testamencie. Nirgends steht der Ausdruck das Buch. Nigdzie nie stoi wyrażenie księga. Du findest ihn nur noch ein einziges Mal in der Bibel. I to znajdujemy tylko ten jedyny raz. Das ist im Neuen Testament. To jest w Nowym Testamencie. In Matthäus 1, Vers 1. Właśnie w Mateusz 1:1. Das ist das Buch der Geschlechter Abrahams. To wyrażenie to jest księga potomków Abrahama. Du hast hier zwei Bücher. A więc mamy jakby patrząc w ten sposób dwie księgi. Du hast in 1. Mose 5 das Buch des Todes. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 5. rozdziale mamy tą, można powiedzieć tak ją nazwać, księgę śmierci. Wenn du von Henoch absiehst, ponieważ jeśli patrzysz od Henocha, heißt es immer und er starb und er starb und er starb und er starb. Czytamy cały czas i zmarł, i zmarł, i zmarł. Und in Matthäus 1, a w Mateuszu w Nowym Testamencie już w 1. rozdziale, hast du das Buch des Lebens? Mamy tą jakby księgę życia. Das Ende mit Jesus Christus. Ponieważ ona rozpoczyna się od Jezusa Chrystusa. Der Quelle des Lebens. Tym źródłem, od tego źródła życia. Von dem es nachher heißt, dass sein Name Emmanuel ist, was übersetzt ist Gott mit uns. O którym dalej czytamy w tym pierwszym rozdziale w Mateuszu, nie to, że on jest nazwany Emmanuel, czyli Bóg z nami, to się wykłada. Was für ein gewaltiger Unterschied. Jakaż poważna, potężna różnica. Aber das zeigt uns eben, was die Menschen aus dem gemacht haben, was Gott sehr gut fand. Ale to wszystko tak naprawdę pokazuje nam, co człowiek właściwie uczynił z tego, co Bóg rozpoczął i nazwał jako bardzo dobre. Schon im Kapitel 5 hast du das Buch des Todes. Już w 5. rozdziale właśnie tej pierwszej Mojżeszowej mamy tą księgę jakby śmierci. Am 7. Tag ruhte Gott. W 7. dniu Bóg odpoczął. Weil er erschöpft von seiner Arbeit, als er Pause machen musste. Więc jako erschöpft, wyczerpany po pracy, czy też po dokonanym dziele, odpoczął. Ganz sicher nicht. Czyż nie może tak być? Die Schöpfung war keine Arbeit für Gott. Przecież właściwie stworzenie nie było jakąś pracą dla Boga. In einem Psalm heißt es das Werk seines Fingers. Że jest to, w jednym z psalmów czytamy z psalmów, że jest to dzieło właściwie jego palca. Jak gdyby Bóg mógł, ruszyłby tylko jednym palcem i wszystko było gotowe. Przecież nawet w innym miejscu też czytamy, że po prostu Bóg rzekł i było. Psalm 33, Bóg nakazał i stało się. Psalm 147 sagt. Psalm 147 mówi, dass Gott alle Sterne gemacht hat, że Bóg uczynił wszystkie gwiazdy, dass er alle Sterne gezählt hat, że wszystkie gwiazdy zliczył, dass er jedem Stern einen Namen gegeben hat, i że każdej gwieździe dał imię. Weißt du, was das heißt? Czy wiemy, co to znaczy? Wir haben 10 hoch 27 Sterne, das ist eine 1 mit 27 Nullen. 10 hoch 27. 10 hoch 27. 10 do potęgi 27 mamy według danych ilości gwiazd i teraz wyobraźmy sobie, że każdy jest nadany imię. Also eine 1 mit 27 Nullen. A więc 1 do 27 zer, no tak mniej więcej tyle jest. Eine unvorstellbare Zahl. A więc jest to właściwie niewyobrażalna dla nas liczba. Gott hat jedem dieser Sterne einen Namen gegeben. I każda z takich, z tej ilości gwiazd, wyobraźmy sobie, że Bóg dał jej imię. Namen geben heißt, ich gucke mir eine Eigenschaft eines Sterns an und danach benenne ich ihn. Ale takie nadanie imienia po prostu wynika z określenia cech tego czegoś, czemu się nadaje imię i wtedy się dane imię stosowne nadaje. Für uns Menschen unmöglich. Dla nas jest to ludzi oczywiście niewykonalne.
Adam war der intelligenteste Mensch auf dieser Erde. Ale Adam, stworzony człowiek, był najbardziej inteligentnym człowiekiem na ziemi. Der konnte jedem Tier, das zu ihm kam, einen Namen geben. On właśnie też i nadał, jak wiemy, każdemu zwierzęciu właśnie imię. Das heißt noch einmal, er sah die Eigenschaft eines Tieres und benannte es danach. I właśnie na tej podstawie, że widział cechy danego zwierzęcia i stosownie nadał mu jego imię. Für uns unmöglich. Dla nas tak samo, nie jest to przecież możliwe. Die Römer haben ab Kind Nummer 3 die nur noch durchgezählt. Die Römer? Ab Kind Nummer 3 bekamen sie nur noch Zahlen. Das dritte Kind heißt Tertius, der dritte. Aha. Quartus, der vierte und aha. so weiter. Aha, że Rzymianie jakby nadają, czy nadawali z imiona dzieciom, jakby od, nazywali je od trzeciego. Jakby Tertius, Quadrus, chyba tak? Na tej zasadzie, nadawania imion. Secundus. Ja, seltener. Secundus rzadziej, ale też. Also man sieht, das ist ein... Wie allmächtig dieser Gott ist. A więc widzimy tutaj, jak wszechmocny jest Bóg. Und das sagt Psalm 147, dass dieser Gott sich um diejenigen kümmert, die zerschlagenen Herzen sind. I nawet czytamy w tym psalmie 147, że on troszczy się o tych, którzy są skruszonego czy złamanego serca. Also Gott ruhte nicht, weil er erschöpft gewesen ist. A więc Bóg nie musiał wypoczywać czy odpocząć, że był zmęczony. Sag mal, diese Schöpfung war für Gott wirklich eine Kleinigkeit. Że, bo czytamy i właściwie teraz możemy wiedzieć, że to była tak naprawdę drobnostka dla Boga. Er ruhte, weil er genießen wollte, was er gemacht hatte. On odpoczął, ponieważ chciał zażywać, zakosztować sam tego, co stworzył. Du liest nur ein einziges Mal, dass Gott gearbeitet hat. Można przeczytać tylko jeden jedyny raz, że Bóg pracował. Nie wiem, czy to tak znajdę. Doch, Jesaja 28. Owszem, Izajasz 28. Izajasz 28. Ein etwas anderer Zusammenhang, Vers 21. 21. wiersz. Da heißt es in der Mitte, um sein Werk zu tun, befremdet ist sein Werk und um seine Arbeit zu verrichten. Außergewöhnlich ist seine Arbeit. Pod koniec tego wiersza tam jest akurat to stwierdzenie, że aby wykonać swoją pracę, dziwna ta jego praca. Das ist das einzige Mal, dass wir lesen, dass Gott gearbeitet hat. To jest jedyny raz, w którym czytamy dosłownie o pracy ze strony Boga. 28, 21. Warum musste Gott arbeiten? Izajasz 28, 21. Dlaczego właściwie Bóg musiał pracować? Wegen unserer Sünden. Z powodu naszych grzechów. Siehst du die Frage der Sünde? Wie konnte Gott nicht durch ein Wort klären? Zauważmy to, że kwestię grzechu Bóg nie mógł rozwiązać przez słowo. Das Wort eines Schöpfers hätte nicht gereicht, um die Sünde aus der Welt zu tun. Ponieważ słowo Stwórcy nie było wystarczające, aby usunąć grzechy ze stworzenia. Sondern die Sünde konnte nur dann getilgt werden, wenn Gott Sünde richten konnte. Ponieważ grzech mógł zostać tylko usunięty w ten sposób, że został osądzony. Und so ist sein Sohn in diese Welt gekommen und für uns am Kreuz gestorben. I dlatego przyszedł na tą ziemię jego syn i umarł za nas na krzyżu. Und das war Arbeit. I to była praca. Das war Arbeit für Gott, dass er seinen Sohn richten musste. To była praca dla Boga, że on musiał swego syna osądzić. Gott möchte eigentlich gar nicht richten und strafen. Bóg nie jest tym, który chciałby sądzić i karać. Das Werk heißt es dort ist befremdend. To dzieło, czytamy nawet w Biblii, jest obce jemu. Es ist außergewöhnlich. Jest nadzwyczajne, ponad. Es ist nicht dem Charakter Gottes entsprechend. Ono nie jest właściwie odpowiadające charakterowi Boga. Aber Gott muss es tun. Ale Bóg musi je uczynić. An Menschen, wenn sie nicht zu Gott kommen. Na człowieku również, jeśli on nie przyjdzie do Boga. Und an seinem Sohn für die Menschen, die gekommen sind. I dał und an seinem Sohn für die Menschen, die gekommen sind. I na swoim synu również za tych ludzi, którzy przyszli do niego. Es war eine außergewöhnliche Arbeit. To była nadzwyczajna praca. Aber dort liest du, dass Gott gearbeitet hat.
Ale właśnie tu czytamy w tym miejscu podanym dosłownie o pracy Bożej, typowo. Nicht bei der Schöpfung. Akurat nie w przypadku stworzenia. Es war ein Wort. To było po prostu słowo wystarczało. Aber Gott ist eben ein heiliger Gott. Ale Bóg jest świętym Bogiem. Und so heiligte Gott den siebten Tag. I On poświęcił ten dzień siódmy. Es hat hier noch gar nichts mit Sünde zu tun. To nie ma tutaj nic wspólnego z grzechem. Und Heiligen hat auch damals nichts mit Sünde zu tun gehabt. I to uświęcił, czy poświęcił ten dzień, też nie miało nic w tym czasie, w tym momencie do czynienia z grzechem. So an dieser Stelle zeigt uns, was Heiligen eigentlich bedeutet. Lecz to słowo właściwie pokazuje nam, co znaczy słowo poświęcił. Nämlich für Gott besonders darstellen. Czy mianowicie dla Boga w sposób szczególny przedstawić. Nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, po tym jak grzech wszedł na świat, hat Heiligen eine zweite Bedeutung bekommen. Słowo poświęcił uzyskało drugie znaczenie. Weg von der Sünde, mianowicie z dala od grzechu, hin zu Gott. Ale do Boga. Aber die eigentliche Bedeutung ist nur die zweite, hin zu Gott. Ale tak naprawdę tym właściwym określeniem czy znaczeniem jest właśnie dla Boga, czy do Boga. Und so heiligte Gott diesen Tag und ruhte, um seine Schöpfung zu genießen. Więc Bóg poświęcił ten dzień, odpoczął, aby zakosztować, zażywać tego sam, co stworzył. Jetzt, was jetzt beginnt ab Vers 4. I teraz rozpoczyna się od wiersza 4. Behaupten viele Menschen, wir haben dort einen zweiten Schöpfungsbericht. Według zdania wielu ludzi mamy drugi przekaz stworzenia. Ich sage, dass das Unsinn ist. To jest zupełnie bezsensowne. Wir haben dort lediglich den sechsten Tag noch einmal in einer Lupe dargestellt. Mianowicie, ponieważ w tym momencie mamy przedstawione, jak gdyby przez lupę, ponownie dzień szósty. Woher kommt diese komische Behauptung? Skąd bierze się to właściwie śmieszne twierdzenie? Ganz einfach durch den Wechsel des Namens Gottes. Mianowicie przez zamianę po prostu imion Boga. Denn in Kapitel 1 heißt dieser Gott immer nur Gott. Ponieważ w rozdziale pierwszym czytamy o Bogu jako tylko Bóg. Aber jetzt in dem zweiten Teil heißt dieser Gott Gott der Herr. Ale w drugim tutaj rozdziale pojawia się pojęcie Pan Bóg. Warum dieser Namenswechsel? Skąd bierze się, dlaczego następuje ta zmiana? Ganz einfach, in Kapitel 1 hast du Gott als den allmächtigen Schöpfer. Ponieważ z tego powodu, że w pierwszym rozdziale oglądamy Boga jako Stwórcę. Und wenn du Kapitel 1 liest, wir haben das gerade getan. I Gott allmächtiger hast du gesagt. Gott als der allmächtige Schöpfer. Jako wszechmocny Stwórca. I to, żeśmy czytali w pierwszym rozdziale. Und wenn du Kapitel 1 liest. Jeśli czytasz pierwszy rozdział. Dann stellst du fest, dass dort der Mensch genauso viel Platz bekommt wie die Tiere. I właściwie czytając pierwszy rozdział odnosi się wrażenie, widać to, że człowiek zajmuje tak samo mniej więcej tyle miejsca co zwierzęta. Gott benutzt genauso viele Verse bei der Erschaffung des Menschen wie bei den Tieren, wie bei den Sternen, wie bei den Pflanzen. Właściwie wszystko Bóg określa w podobnej ilości słów, jeśli chodzi o stworzenie człowieka, zwierząt, roślin. I gwiazd. Aber wenn du Kapitel 2 liest, ale jeśli zaczniemy czytać drugi rozdział, da siehst du, dass der ungefähr 70% des Kapitels einnimmt. To tutaj zmienia się radykalnie, ponieważ 70 właściwie procent miejsca zajmuje człowiek. Und das alles beschrieben wird für den Menschen. I wszystko jest opisywane, można powiedzieć, w kontekście człowieka. Und dann verstehen wir, dass Gott hier nicht spricht als Gott der Allmächtige. I tu już jakby nie mówi Bóg jako ten wszechmocny. Sondern es ist Gott, der Herr, der sich herabneigt zu uns Menschen. Lecz jest to jako Pan Bóg, który skłonił się do nas ludzi. Das heißt, Gott benutzt hier seinen persönlichen Namen, wie er sich den Menschen offenbart hat. A więc Bóg używa tutaj swojego osobistego imienia, w jakim objawia się człowiekowi. Weißt du, Kapitel 1 ist der allmächtige Gott, den niemand sehen kann, der ein unzugängliches Licht bewohnt. W pierwszym rozdziale jest Bóg pokazany jako ten wszechmogący Bóg, który zamieszkuje światłość niedostępną. Aber Kapitel 2 ist, wie dieser allmächtige Gott sich offenbart hat in seinem Sohn.
Ale już w tym drugim rozdziale właśnie oglądamy tego Boga, który się objawił i też wiemy, objawił się w swoim Synu. Und in dieser Offenbarung können wir Gott sehen. I właśnie w tym objawieniu Boga możemy oglądać. Manoah sagte einmal zu seiner Frau: Wir haben Gott gesehen, wir müssen sterben. Manoah powiedział kiedyś do swojej żony: Oglądaliśmy Boga, my musimy umrzeć. Dann sagt seine Frau zu ihm: Bleib mal ganz ruhig, das passiert schon nicht. Ale żona powiedziała do niego: Uspokój się, bądź spokojny, to się nie stanie. Sie hatte verstanden, es war eine besondere Form der Offenbarung Gottes, wie er sich dort gezeigt hatte. Ona to po prostu dobrze rozumiała, że w tej formie pewnej przystępnej Bóg się po prostu im ukazał, objawił. Nämlich in seinem Sohn. Ale my wiemy, że dziś w swoim Synu. Und so sieht man, und das finde ich so herrlich, in Kapitel 2, dass sich alles auf Jesus Christus hin zentriert. Ale już w tym drugim rozdziale widzimy, wszystko jakby zmierza do Pana Jezusa, na w obrazie, w odniesieniu na Pana Jezusa. Koncentruje się. Also in Kapitel 7, Vers 7 heißt es, der Mensch wurde eine lebendige Seele. I w siódmym wierszu drugiego rozdziału czytamy, już wtedy, końcówka, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Und dann richtet Gott auf dieser Erde dem Menschen einen besonderen Flecken ein, nur für ihn. I teraz określa Bóg, przygotowuje, zapewnia mu pewne miejsce typowo dla człowieka do mieszkania. Er pflanzte einen Garten, diesen Garten Eden, nach Osten in Richtung des Sonnenaufgangs. On zasadza, Bóg zasadza ogród, ogród Eden i to na wschodzie, a wschód mówi nam o wschodzie po prostu słońca. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden viele Bäume wachsen. I Bóg każe, aby powstało wszelkie drzewo. Die waren lieblich, nett anzusehen, schön anzusehen. One, czytaliśmy, były miłe też do i przyjemne drzewo i miłe do jedzenia, do oglądania. Sie waren gut zur Nahrung. Były dobre do jedzenia. Und dann machte Gott noch zwei besondere Bäume. Ale Bóg uczynił dwa szczególne drzewa. Den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Drzewo życia w środku ogrodu. Und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. I drzewo poznania dobra i zła. Es gibt immer nur einen einzigen Mittelpunkt. Jest tylko jeden jedyny punkt centralny. Und deswegen konnten nicht beide Bäume in der Mitte stehen. A więc nie mogą dwa drzewa stać po środku. Es kann nur einer in der Mitte stehen. Jedno tylko drzewo może stać po środku. Und das ist der Baum des Lebens. I to jest drzewo życia. Die Offenbarung zeigt ohne Frage ein Bild von Jesus Christus. Jak w Księdze Objawienia również to odnajdujemy, jest to bez wątpienia obraz na Pana Jezusa. Das heißt, der Mittelpunkt ihrer Nahrung war Jesus Christus selbst. I czytamy, że tym punktem osobą centralną i tym pożywienia jest Pan Jezus. Vielleicht ein paar Meter daneben den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Być może zaledwie parę metrów dalej drzewo poznania dobra i zła. Wenn man jetzt nicht genau aufpasst, ne? Jeśli się nie uważa dokładnie, dann konnte man leicht den wahren Mittelpunkt aus den Augen verlieren. Można niestety przez nieuwagę utracić właściwy punkt centralny. Diese vielleicht standen die Bäume nah beieinander. Bo te drzewa są tutaj wymienione i stały obok mniej więcej siebie. Aber nur einer war der Mittelpunkt. Ale to jedno drzewo było punktem centralnym. Und wenn man den Mittelpunkt verschiebt, a jeśli przesuniemy punkt centralny, dann ist das eine Nahrung, die zum Tode führt. To jest to, staje się w tym momencie pożywienie, które prowadzi do śmierci na pierwszym planie. Natürlich war es die List des Teufels. Naturalnie, że był to podstęp i szatana. Er hat die gleichen Tricks genommen wie heute auch. On właściwie tego samego triku użył, który nawet się do dzisiaj używa. Er zuerst das Wort Gottes in Frage gestellt. On po pierwsze podstawił wątpliwość Słowo Boże. Hat Gott wirklich gesagt? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Ja, Gott hatte wirklich gesagt. Tak, Bóg rzeczywiście powiedział. Dann verschiebt er den Mittelpunkt. I następnie przesunął ten punkt centralny. Und setzt den falschen Baum in die Mitte. I to to niewłaściwe drzewo postawił punkt centralny. Und dann lügt er. Skłamał. Und sagt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr leben, auch wenn Gott gesagt hat, ihr sterbt. Jakby z tego drzewa zjecie, będziecie żyć. Chociaż Bóg powiedział, że umrzecie. Sind die gleichen Tricks wie heute auch? To są te same sposoby, triki postępowania, jak również i dzisiaj mają miejsce. Der Teufel hat sich nicht verändert. Bo szatan się nie zmienił. Das menschliche Herz leider auch nicht. I niestety ludzkie serce również nie. Aber weil die Folge dessen, was der Teufel machte, der Tod war. Ale następstwem tego, co uczynił szatan, była po prostu śmierć.
Das heißt, er den Menschen das Leben genommen hat. A więc zabranie nastąpiło tak naprawdę życia człowiekowi. Wird er eben auch als der Mörder von Anfang bezeichnet. Jest określony przez Pana Jezusa jako ten morderca od początku. Also die ganz, ganz wichtige Belehrung von dem Garten Eden ist. A więc tym bardzo ważnym pouczeniem dotyczącym ogrodu Eden jest. Dass wir gut aufpassen müssen, was der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Że musimy bardzo uważnie na to patrzeć, co jest naszym punktem centralnym życia. Und dass wir uns von diesem Mittelpunkt auch ernähren. I abyśmy się żywili tym właściwym punktem centralnym w naszym życiu. Denn ein Mensch riecht danach, was er gegessen hat. Ponieważ człowiek podąża za tym, czy wonia za tym, co je. Wer Knoblauch isst, riecht nach Knoblauch. Je Knoblauch, to jest czosnek? Tak. Je czosnek, no to podąża za czosnkiem. Aber es gibt ein schöneres Bild aus dem Hohelied. Ale jest jeden piękny obraz z Pieśni nad Pieśniami. Auch da haben wir die Rede von einem Baum. Tam mamy również mowę na temat drzewa. Drugi rozdział. Im Hohelied 2, Vers 3. Drugi rozdział, trzeci werset. Pieśni nad Pieśniami, drugi rozdział, trzeci werset. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter. Jego cień, nie, jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. Das heißt, der Jesus wird hier mit dem Apfelbaum verglichen. Pan Jezus jest tu porównany z drzewem, z jabłonią. Sie sagt dann am Ende von Vers 3, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. I pod koniec tego wersetu czytamy, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. In Vers 5 erquickt mich mit Äpfeln. W piątym wierszu mamy stwierdzenie, posilił mnie jabłkami. Das heißt, dieser Apfelbaum Jesus Christus war tatsächlich ihre Speise. A więc to drzewo, ta jabłoń była rzeczy, to Pan Jezus jako jest tą pożywieniem. Und so konnte der Bräutigam in Kapitel 7 sagen. I ten oblubieniec w siódmym rozdziale mógł powiedzieć. Vers 9 am Ende. W dziewiątym wierszu na końcu. Und der Duft deiner Nase wie Äpfel. A tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek. Wir riechen tatsächlich nach dem, was unsere Speise ist. I dosłownie chodziło o to, że my też idziemy za zapachem tego, co jest naszym pożywieniem. Das heißt, wir leben das aus, wir ziehen das an, was unsere Speise ist. To pociąga nas i żyjemy według tego, co jest naszym pożywieniem. Und wenn Christus unsere Speise ist, haben wir Christus angezogen. Jeśli rzeczywiście Pan Jezus jest naszym pokarmem, to do Niego ciągniemy. Und dann sieht man in unserem Leben etwas von Jesus Christus. I wtedy w naszym życiu widać coś z Jezusa Chrystusa. Und so gab es in diesem Garten einen unheimlich wichtigen Baum. A więc było niesłychanie ważnym drzewem, to było to ważne drzewo właśnie w ogrodzie Eden. Es war der Herr Jesus selbst, es war der Baum des Lebens. To było drzewo życia, to był sam, to jest sam Pan Jezus. Es war die Speise, die Leben gibt. A więc to było pożywienie dające życie. Das ist heute für uns in erster Linie mal das Wort Gottes. To w dzisiejszym czasie dla nas jest Słowo Boże. Es ist das einzige Buch auf dieser Erde, das wirklich Leben geben kann. To jest jedyna księga w ogóle na tym świecie, która rzeczywiście może dać życie. Und die Worte des Herrn Jesus waren die einzigen Worte auf dieser Erde, die Leben geben konnten. I słowa Pana Jezusa wypowiadane na tej ziemi były tymi jedynymi słowami, które mogły dać życie. Ja, unsere Worte können zum Leben hinführen. Bo nasze słowa mogą naprowadzać jakby do życia. Aber Lebensworte geben kann nur der Herr Jesus, kann nur die Bibel, sein Wort. Ale życie rzeczywiście dać może Słowo Boże, może dać Pan Jezus przez swoje Słowo Boże. Und so war dieser Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. I tak właśnie było to drzewo życia w środku ogrodu. Wir wissen noch etwas, dass dieser Garten bewässert worden ist. My też wiemy, że ten ogród był nawadniany. Und fließendes Wasser ist immer ein Bild von dem Heiligen Geist. I wypływanie, taki obraz tej wody wskazuje nam zawsze na Ducha Świętego. Nicht wahr? Ruhendes Wasser ist immer ein Bild von dem Wort Gottes. Jeśli mowa jest o takiej spokojnej wodzie też, to jest to też wskazówka na Słowo Boże. Ruhendes Wasser war der Spiegel in der Antike.
spokojna też woda, czyli jakby tafla wody była też lustrem po prostu w starożytnym czasie. Oder man hatte polierte Silberflächen, aber sonst nahm man stehendes Wasser als Spiegel. Zazwyczaj, można też używano polerowanych metali, ale zazwyczaj była to właśnie tafla lustrowody. Und so versteht man eben auch, dass das Wort Gottes mit einem Spiegel verglichen wird. I dlatego również wiemy o tym, że Słowo Boże jest porównywane do lustra. Dass man darin sehen kann, wie man beschaffen ist. W którym można się przejrzeć, jak kim się właściwie jest. Wo Schmutz an einem haftet. Gdzie jest brud. Wo man sein Leben ändern muss. Gdzie, w jakim zakresie muszę zmienić swoje życie. Aber dieses sprudelnde Wasser ist immer ein Bild von dem Heiligen Geist. Ale ta wytryskująca, wypływająca woda jest zawsze obrazem na Ducha Świętego. Und das sehen wir in diesen Versen 10 bis 14. I to znajdujemy w wierszach od 10 do 14. Wo diese vier Flüsse beschrieben werden. Gdzie te cztery rzeki są nam opisywane. Manchmal steht in den Fußnoten bei uns auch, das ist der Tigris und so weiter. W naszym Biblii, w przepisach, u nas tego nie ma, jest na przykład, że jest to Tygrys i tak dalej. Hidekiel, to jest Tygrys. Hidekiel, to jest Tygrys. Das können wir alles vergessen. Vergessen, ja? Kann man alles vergessen? Można wszystko zapomnieć. Denn das war alles vor der Sintflut. Ponieważ to wszystko było przed potopem. Und die Bibel sagt ganz klar, dass durch die Sintflut die gesamte Erde zerstört worden ist. I wyraźnie, że przez potop. Dass Noah nach der cała ziemia została zniszczona. Dass Noah nach der Sintflut auf einer völlig neuen Erde stand. Że Noe po potopie stał na całkowicie nowej ziemi. Wir haben keine Spuren mehr vom Garten Eden. Nie mieliśmy nawet wtedy śladu po ogrodzie Eden. Ich finde immer die Bibelatlanten interessant, die den Garten Eden eingezeichnet haben. Jest to interesujące, że niektórzy potrafią naszkicowywać czy też naznaczać gdzieś tam wtedy ogród Eden. Denn wir wissen überhaupt nicht, wie die Erde vor der Sintflut aussah. A przecież tak naprawdę nie wiemy w ogóle, jak wyglądała ziemia przed potopem. Wir kriegen hier eine kleine Beschreibung von diesem herrlichen Garten. My mamy tutaj tylko ten mały właściwie opis do potopu tego ogrodu Eden w tym miejscu. Es ist die Rede von dem Gold in Vers 11. Mamy w 11 wierszu mowę o złocie. Es ist die Rede von dem, es ist die Rede von dem Bedolach. Jest na wstępie mowa o żywica bdelium. Jest ein durchsichtiges, ein wohlriechendes Harz. Bardzo miło pachnąca, przeźroczysta żywica. Es ist die Rede von einem Edelstein Onyx. Jest mowa o kamieniu szlachetnym onyksowym. Dessen Bedeutung nicht klar ist. Wir kennen diesen Edelstein nicht genau. Nie za bardzo do dzisiaj znamy tak naprawdę ten kamień. Aber wir merken, dass das alles hier von Christus spricht. Ale mimo to wszystko to mówi o Panu Jezusie. Es war ein Garten, es war eine Gegend, wo eine Person die Hauptperson war. Bo to był ogród, w którym ta osoba była tym centralnym punktem. Und das war der Herr Jesus selbst. I to był sam Pan Jezus. Es muss ein herrlicher Garten gewesen sein. To musiał być piękny ogród. Kapitel 3 sagt sogar, dass Gott, dass der Herr Jesus dort bei der Kühle des Tages spazieren ging. I nawet w trzecim rozdziale czytamy, że Bóg przechadzał się po ogrodzie. Vers 8. Gott, der im Garten wandelte. W powiewie dziennym. Sie waren so verblendet durch die List des Teufels, dass sie diesen Gott in seiner Anwesenheit nicht in dem Garten sahen. Oni byli tak zostali niestety pierwsi ludzie zaślepieni przez podstęp szatana, że po prostu stracili z oczu tą otaczającą rzeczywistość Bożą. Gott hat sich Zeit für sie genommen. Ale Bóg wziął sobie jakby dla nich czas. Gott hat sie beobachtet, was machen die da in meinem Garten? Bóg patrzył na nich, obserwował, co oni robią w ogrodzie. Sie haben Gott nicht gesehen. Oni Boga nie oglądali. Aber Gott hat sie gesehen. Ale Bóg widział ich. Das muss eine Warnung für uns sein. I to musi być też dla nas ostrzeżeniem. Was machen wir gerade, wenn wir jung sind, so abends allein in unserem Zimmer? Co my czynimy sobie tak czasem wieczorem sami, jak jesteśmy w pokoju? Vielleicht vor dem Computer? Może przed komputerem? Wo wir denken, keiner sieht uns? I tak sobie myślimy, że nikt nas nie widzi? Ist ja manchmal nur ein Klick und du bist in der tiefsten Sünde überhaupt. Przez jedno kliknięcie znajdujesz się w sferze momentalnie grzechu.
Diese Stelle mit dem Garten Eden zeigt uns, dass einer uns sieht. Ale to właśnie miejsce z tego ogrodu Eden tutaj pokazuje nam, że ktoś nas cały czas widzi. Und dass sich einer Zeit nimmt, sich das ganz genau anzugucken. I on ma czas też na to i spogląda na nas i widzi nas. Und dass Gott anschließend ein Urteil fällt. A przede wszystkim w związku z tym ma pewną ocenę. Bei Gideon konnte er mal sagen, du tapferer Held. Bo wobec Gedeona mu powiedzieć, ty mężu waleczny. Und Gideon dachte, keiner sieht mich, wenn ich da in dieser Kälte den Weizen schlage. Bo Gedeon sądził, że nikt mnie nie będzie widział, jak ja będę w tej piwnicy wytłaczał tą pszenicę. Aber saß einer unter den Terebinthe, sagt Richter 6. Ale w sędziów szóstym czytamy, że pod Terebintem był ktoś. Der nahm sich viel Zeit. Dęben. I on miał tam dużo czasu, jak czekał. Er guckte sich genau an, was Gideon da tat. I on się mógł przyglądać temu, co Gideon czynił. Und er fällte danach sein Urteil, du tapferer Held. I potem wydał swoją ocenę, mężu dzielny, waleczny. No to jest odważne. Das muss Gott zu dir und zu mir sagen, wenn er uns so alleine sieht, wo wir denken, keiner sieht uns. A co Bóg powiedziałby o nas, kiedy nas widzi tak samych i my sobie myślimy, że nas nikt nie widzi? Hier fielen sie in tiefste Sünde in 1. Mose 3 und merkten nichts davon, dass Gott auch dort war. Oni tutaj w trzecim rozdziale pierwszej Mojżeszowej wpadli w grzech i nie wzięli tego pod uwagę, nie widzieli tego, że Bóg po prostu ich widzi. Kommen wir noch einmal kurz zurück zu Kapitel 2. Jeszcze króciutko wróćmy do rozdziału drugiego. Scheinbar gibt es hier einen großen Widerspruch, wie Gott den Menschen machte. Jest tutaj taki pozorny sprzeciw, czy też niezgodność, jak Bóg stworzył człowieka. Kapitel 1, Vers 27 sagt einfach, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Mann und Frau schuf er sie. Jeszcze wracając do pierwszego rozdziału, 27 wiersz, czytamy, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Jest to scheinbar anders in Kapitel 2. A tu teraz w rozdziale drugim może się to wydawać inne. Gott schuf den Mann. Bo Bóg stwarza człowieka, mężczyznę, przepraszam. In Vers 8 dann sprach es nicht gut, dass der Mensch der Mann allein sei. I nagle potem czytamy, że Bóg mężczyzna. Tak, tylko że chodzi, że majzdu jest akcent. Niedobrze jest człowiekowi, o to chodzi, że jeśli jest sam. Czyli takie stwierdzenie tutaj pada, prawda? Że die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels kamen zu den Menschen. Dalej zwierzęta są przyprowadzane, zwierzęta wszelkiego i ptactwo jest przyprowadzane do człowieka. I sagte eben schon, Adam hat sie alle benannt. I powiedzieliśmy sobie wcześniej, że zostały im nadane imiona przez Adama. Das heißt zum einen, dass Adam hochintelligent war. To powiedzieliśmy też, że Adam był przez to wysoce inteligentny. Das zeigt aber auch, dass er sprechen konnte. To pokazuje nam też, że on umiał mówić. Dass er einen gewaltigen Wortschatz haben musste. I że musiał mieć bogaty zasób słów. Wie willst du sonst jedes Tier benennen ohne Wortschatz? Jakby mógł nazwać po prostu zwierzę bez pewnego zakresu słów. Also die Bibel sagt ganz klar, dass der Mensch von Anfang an sprechen konnte. A więc Biblia pokazuje nam, że człowiek od początku potrafił mówić. Der konnte auch nicht nur Wörter, der konnte auch Grammatik. On nie tylko, że mówił słowa, on też musiał mieć pewne zasady gramatyczne. Sonst hätte er die Gebote und das Verbot von Gott gar nicht verstehen können. W przeciwnym razie nie mógłby rozumieć nakazów i zakazów Bożych, które Bóg udzielił mu. Also das widerspricht jeder Evolution. A więc to już samo w sobie zaprzecza ewolucji. Und das zeigt auch die Archäologie. I to też pokazuje archeologia. Die ältesten Inschriften, die wir kennen, artig da. Najstarsze napisy, które w ogóle znamy, sind schlagartig. Sofort, plötzlich treten sie auf. Natychmiast się ukazują. Auf einer sehr hohen Entwicklungsstufe. Że są napisane na wysokim poziomie. Das deckt sich genau mit dem, was die Bibel sagt. I to się pokrywa z tym, co właśnie też i Biblia nam mówi w tym zakresie. Und erst danach sagt Vers 21, dass Gott eben dann aus der Seite von Adam Eva machte. I w 21 dopiero wierszu drugiego rozdziału czytamy, że Bóg nazwał ja, genau, das Gott dem Adam seine Frau machte. Że z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę.
Ist das ein Widerspruch zu dem, was in Vers 27 von Kapitel 1 steht? A więc czy to jest w tej chwili jakaś sprzeczność z rozdziałem 1, 27 wierszem, gdzie czytaliśmy, że jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich? Eben nicht, es ist nur eine Ergänzung. To nie jest żadna sprzeczność, to jest tylko uzupełnienie tego, co czytamy w drugim rozdziale. Das heißt, Gott beschreibt uns hier Details, die wir vorher nicht haben. Po prostu Bóg opisuje nam w drugim rozdziale szczegóły, których nie mieliśmy podanych w pierwszym rozdziale. Und diese Details sind wichtig, denn sonst könnten wir Kapitel 3 nicht verstehen mit dem Sündenfall. Ponieważ tych szczegółów, gdybyśmy nie posiadali, nie moglibyśmy też zrozumieć też zawartości dalszego trzeciego rozdziału. Wir haben also keine Widersprüche, sondern Ergänzungen. A więc nie mamy tu żadnych sprzeczności pomiędzy sobą w tekście Biblii, lecz po prostu uzupełnienia szczegółów. Ich möchte noch auf zwei Sachen hinweisen zum Schluss. Jeszcze na dwie rzeczy chciałbym wskazać. Das eine ist, dass Gott zwei Dinge eingesetzt hat vor dem Sündenfall. Że ustanowił Bóg dwie rzeczy przed upadkiem w grzech. Das eine kennen wir alle, ist die Ehe. Pierwszą rzecz, jaką znamy, to jest małżeństwo. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, sagt Vers 24, und seiner Frau anhangen. I dlatego czytaliśmy wiersz 24, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją. Das ist interessant, dass Gott das hier erwähnt. To jest interesujące, że Bóg to tutaj wspomina. Denn hier war es gar nicht nötig. Ponieważ wcale to nie było tutaj konieczne. Das kann sich nicht auf Adam und Eva beziehen. Bo to też nie może się w tym momencie nawet odnosić do Adama i Ewy. Denn weder Adam hat Vater und Mutter, noch Eva hat Vater und Mutter. Bo przecież logiczne jest, że ani Adam, ani Ewa nie mieli ojca, ani matki. Das heißt, dieser Vers, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Ale tu czytamy, że mąż czy człowiek opuści ojca swojego i matkę swoją. Können sich erst auf die Nachkommen von Adam beziehen. To miało się odnosić do potomków późniejszych Adama. Trotzdem erwähnt es Gott hier. A jednak Bóg wspomina to i pokazuje to tutaj. Denke, um zu zeigen, dass die Ehe nichts und gar nichts mit dem Sündenfall zu tun hat. A mianowicie po to, aby nam pokazać, że małżeństwo nie miało nic wspólnego z grzechem. Sondern dass das in den Ratschlüssen Gottes ist, dass Gott es vorher eingesetzt hat. Lecz pokazuje nam, zanim nastąpił grzech na świecie dokonany przez ludzi, że już Bożym zamiarem i planem było małżeństwo. Damit zum einen niemand sagen kann, aby nikt nie musiał, nie mógł później powiedzieć, die Ehe ist eine Folge von dem Sündenfall, also brauchen wir sie heute nicht mehr und leben so zusammen. Że tak naprawdę to małżeństwo jest tylko wynikiem po prostu upadku w grzech i możemy sobie teraz żyć jak chcemy. Und das zweite ist, weil Gott hier schon ein herrliches Bild gibt von Christus und seiner Versammlung. Ale drugą rzeczą, jaką widzimy w tym obrazie w 24 wierszu, jest obraz Chrystusa i jego zgromadzenia. Die er als seine Braut bezeichnet. Które to zgromadzenie jest określane jako oblubienica, małżonka. Und die in den Augen Gottes fleckenlos und rein ist. I w oczach Bożych zawsze nieskazitelnie czysta. Denn es ist die Versammlung Gottes, die er sich erworben hat durch das Blut seines Sohnes. Bo to jest zgromadzenie, które nabył sobie Bóg krwią swojego własnego syna. Und deswegen wird dieses Bild hier oder wird die Ehe erwähnt vor dem Sündenfall. Dlatego też i małżeństwo, zauważmy, jest tu wymienione już przed upadkiem w grzech. Um uns etwas von diesem herrlichen Bild von Christus und der Versammlung zu zeigen. Aby nam pokazać, dać nam obraz właśnie zgromadzenia złączonego z Chrystusem. Chrystusa i zgromadzenia. Noch etwas hat Gott vor dem Sündenfall eingesetzt. Ale jeszcze coś Bóg ustanowił przed upadkiem w grzech. Und das ist die Arbeit. To jest praca. Man denkt ja oft, sie wäre eine Folge des Sündenfalls. Też jest twierdzone, że praca jest pewnym następstwem grzechu. Natürlich, dass sie heute mit viel Mühe und solchen Sachen verbunden ist, das ist eine Folge des Sündenfalls. Jest to faktem i prawdą, że praca jest połączona z wysiłkiem i trudem ciężarem i to jest następstwo grzechu. Aber eingesetzt hat Gott sie in Vers 15. Ale ustanowił to Bóg już w 15 wierszu drugiego rozdziału. Denn der Mensch sollte den Garten Eden bebauen. Ponieważ człowiek miał uprawiać ogród Eden. Das ist Arbeit. A to jest praca. Darum heißt es auch einmal im Neuen Testament. I dlatego też czytamy w Nowym Testamencie. Wer nicht arbeiten will, kto nie chce pracować, im ersten Thessalonicher Brief, der soll auch nicht essen. W pierwszym liście do Thessaloniczan ten również niechaj nie je. Also Gott hat die Arbeit eingesetzt vor dem Sündenfall. A więc praca sama w sobie została ustanowiona przed upadkiem grzech.
Und es ist die Aufgabe von uns Christen, jest to zadaniem nas, chrześcijan, dieses auch als Zeugnis zu tun. Jako świadectwo również tą pracę wykonywać. Und ich denke, deswegen tat es der Herr Jesus selbst auch. I dlatego z tego względu myślę, że Pan Jezus też właśnie ją wykonywał. Er war der Zimmermann auf dieser Erde. Bo wiemy, że był cieślą na tej ziemi. Er arbeitete. On pracował. Ich denke, weil Gott es eingesetzt hat in 1. Mose 2. I to czynił, co Bóg już tutaj ustanowił w pierwszej Mojżeszowej w drugim rozdziale. Hätte es nicht zu tun müssen als der Sohn Gottes? Czyż przecież nie musiałby tego czynić jako Boży Syn? Aber er tut es eben als der Mensch ohne Sünde. Ale on to czynił jako człowiek bez grzechu. Eben die Dinge, die Gott selbst eingesetzt hat. Ponieważ on czynił te rzeczy, które sam Bóg ustanowił. Ich möchte noch auf einen letzten Punkt ganz kurz hinweisen. Na jeszcze jeden punkt chciałem jeszcze wskazać. Du liest in Kapitel 2 nichts von Eva. Nie czytamy nic w rozdziale drugim o Ewie. Du liest in dem Sündenfall nichts von Eva. W rozdziale dotyczącym upadku w grzech nie czytamy o Ewie. Erst viel später in Kapitel 3. Ona jest dopiero później w rozdziale trzecim. In Vers 20. Dopiero w 20 wierszu. Da nennt der Mensch seine Frau Eva. Bo to dopiero w 20 wierszu trzeciego rozdziału nazywa Adam żonę swoją Ewa. Zu einem Zeitpunkt, als eigentlich alles aus war. I właściwie w tym momencie, jak już było po wszystkim, po tym, co się stało. Es war alles verloren. Wszystko było utracone. Die Sünde war in der Welt. Ponieważ grzech wszedł na świat. Der Tod war in der Welt. Śmierć weszła na świat. Da nennt Adam seine Frau plötzlich Eva. Nagle Adam nazywa swoją żonę Ewa. Warum ist das so interessant? Czyż nie jest to interesujące? Eva bedeutet Leben. A Ewa oznacza życie. Obwohl scheinbar alles verloren ist, i chociaż pozornie wszystko jest utracone, baut Adam hier auf eine Verheißung Gottes und nennt seine Frau Leben, Mutter der Lebendigen. Nazywa swoją żonę Adam Ewa, matka żyjących, mimo całego upadku i tego, co Bóg powiedział. Er wusste, dass es weitergehen würde. Ponieważ on wiedział, że to jednak będzie dalej żyć. Aber jetzt nur noch auf dem Boden eines Opfers. Ale zawsze na podłożu ofiary. Angekündigt in Vers 15 von Kapitel 3. Zapowiedzianej właśnie w 15 wersecie trzeciego rozdziału. Praktiziert in Vers 21 von Kapitel 3. Uczynionej właściwie już też w 21 wierszu tej ofiary. Denn Gott machte den beiden Kleidern aus Fell. Ponieważ czytamy już w 21 wierszu, że Bóg uczynił odzienie ze skór Adamowi i jego żonie i przyodział ich. Es musste ein Tier sterben. A więc musiało umrzeć, czy musiały umrzeć zwierzęta. Und auf dieser Basis gab es Hoffnung. I na tej podstawie zrodziła się i powstała w ogóle nadzieja. Im Garten Eden hatten sie Hoffnung, weil Jesus Christus selbst dort in der Mitte war. Oni już w ogrodzie Eden mieli tą nadzieję, ponieważ Pan Jezus był tym środkiem, tym centrum. Dann haben sie ihn sozusagen aus dem Zentrum vertrieben. Ale niestety przez to, co się stało, jakby wy odsunęli go ze swojego centrum. Sie wurden anschließend aus dem Garten Eden vertrieben. Ale wiemy, że skutkiem tego było ich wypędzenie z ogrodu Eden. Ein Engel beschützte diesen Garten. I anioł strzegł dostępu do tego ogrodu. Und der Zugang war verwehrt bis zur Sintflut. I ten dostęp został zamknięty aż do potopu. Die Sintflut zerstörte alles. Ponieważ potop zniszczył wszystko. Auch diesen Garten. Także ten ogród. Der Engel war nicht mehr nötig. Anioł więc nie był już więcej potrzebny. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Möglichkeit, dass Christus der Mittelpunkt sein kann. A więc teraz jest tylko jedyna możliwość, że Chrystus może być tą osobą centralną. Das ist auf dem Boden eines Opfers. Ale to jest tylko możliwe na podłożu ofiary. Übrigens ein Opfer, das Gott selbst auswählte. Ale to przede wszystkim, że to jest ofiara, którą Bóg sam określił i wybrał. Und es gibt nur zwei Stellen im Alten Testament, die uns zeigen, dass Gott das Opfer selbst aussuchte. Są tylko dwa miejsca w Starym Testamencie pokazujące nam, że Bóg sam wybrał ofiarę. Das ist hier, was ich gelesen habe. To jest to miejsce właśnie z 1. Mojżeszowej z 3. rozdziału, które czytaliśmy. Und das ist